Na podcast wojewódzki kędzierski zaprasza Bakaland. Coś do posłuchania, coś do pochrupania. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer 1 na świecie w produkcji AGD. Haier. Wojewódzki kędzierski. Jeden podcast, dwóch prowadzących i cztery wafle. Na wszystkie wciągające wątki zaprasza WW. No Zgaszek, żurawina, Bakaland. Mój drogi, ja ci powiem, B6. Pudło? Nie. To witamina, której najwięcej jest w nerkowcach. Ja to wiem i teraz chrupnę. Dzisiaj dwa miękkie, choć twarde orzechy do zgryzienia. O! Trenujesz, boksujesz, nokautujesz, konsumujesz. Witamy was bardzo serdecznie. Mamy Halidow i Tomek Adamek. Dzień dobry, panowie. Serdecznie. Cieszymy się, że was widzimy. Tomek, Mamet przyjechał z Olsztyna. Tomek przyjechał z... Świeradobrzdrój. Ile to jest kilometrów? No, jechałem do Wrocławia i samolotem do Warszawy, ale samochodem ponad 5 godzin. No, ale przy twojej nodze to pewnie z... No, że mogę 30. Mogę zajechać bardzo szybko, tylko kto by ci płacił mandaty. Rozumiem. Witamy was bardzo serdecznie. Spotykamy się a propos... No, pretekstem do naszego spotkania jest ta walka, która odbędzie się 24 lutego w Gliwicach. I moje pierwsze... Proszę, proszę. Nie, bo ja tylko chciałbym zapytać, czy nie przeszkadza wam, że 24 wypada dzień niespodziewanego Causa? Tomasz? Znaczy, no to Causów nie będzie, bo my zdrowi ludzie. No. Zaczyna się mocno. Nie, bo sprawdziłem w kalendarzu, mamy. Nie wiem, czy... Dobrze, no chciałem tylko tak sprawdzić, bo to 24 lutego, dzień niespodziewanego Causa jest. My ze sportem jesteśmy no nie tak blisko jak wy. I tutaj kilka uwag. No bokser to rasa psa, sam mówisz, tak się nie mówi. Mówimy pięściarz, to jest ale pojedynek bokserski. Zgadzasz się. I ja tutaj, jadąc do studia, cały czas się zastanawiałem, no bo panowie się znacie. Lubicie się. Można tak powiedzieć, że się lubicie? No właśnie. Jeszcze tak. I ja się zastanawiam, czy to jest łatwe się rywalizować z kimś, kogo się zna i się lubi, czy wręcz przeciwnie. Czy nie ma to już na waszym etapie kariery profesjonalizmu żadnego znaczenia? Tomasz? Znaczy będzie tak, jeżeli tam masz, znasz się z kimś, nie wiem, 30 lat. No nie wiem, tak jak wy znacie się tam, nie wiem, 50, nie? Może... Dzięki, Tomek. To jest to gorzej do ringu wejść, no bo wiadomo, trzeba walczyć i się układać. Mm-hmm. No to jest takie bardziej koleżeństwo. No to znamy się z Mametem jakiś tam czas. No to jest, wiadomo, to jest biznes i wchodzimy do roboty i pokazać kibicom świetny boks, wymianę ciosów. No i to jest, dalej jesteśmy kumplami po walce i przed walką, także no to jest widowisko. Mamet, ale jak na przykład będziesz widział, przypuśćmy, w oczach Tomka ból, cierpienie albo niepewność, to ma jakiś wpływ psychiczny na to, że to jest twój ziomal, czy nie? Przede wszystkim jakby to, jak powiedział Tomek, to nie jest taka przyjaźń, coś tam, znamy się. Bardziej ja znałem Tomka wcześniej i wiadomo, że też wstawałem w nocy, oglądałem te jego walki bokserskie. Dopiero później może usłyszał o mnie, ale jak chodzi ogólnie, że zaczęło się rozmowa o tej walce, no to i on i ja jesteśmy sportowcami z krwi i kości. Ale jeżeli w momencie, ja miałem taką walkę z Michałem Materlą, z moim przyjacielem. I mam tak, że ja wychodzę do walki, ja się wyłączam całkowicie, mnie nie ma. Nie ma tam, po prostu mam taką naturę, nie wiem dlaczego tak się dzieje, jak wchodzę do klatki. Mi się po prostu coś przyłączy, jestem w trybie... Zadaniowym. Zadaniowym takim. Mm-hmm. Po walce, jak już wiedziałem, że Michał leży, wróciła mi świadomość. To było najbardziej okrutne uczucie, które w ogóle miałem w swoim życiu. Bo zobaczyłeś na deskach przyjaciela. Tak. I to i nie ma tego pojęcia, że to jest tylko sport. Nie ma. Jeżeli taka jest bliska przyjaźń i później widzisz, że twój przyjaciel leży, a później na powtórkach widzisz, jak go dobijesz, bo tego nie pamiętasz, to jest coś strasznego i tak naprawdę na pewno więcej tego nigdy nie powtórzę. Natomiast tutaj jest, znamy się, szanujemy się, lubimy się, wchodzimy do... Cały czas mam wrażenie, że próbujesz nam powiedzieć, że łatwiej ci będzie bić Tomka, bo się trochę mniej znacie. No to czy jakby to zrozumiałeś? Może on mnie będzie bił, poczekajmy. Natomiast
MMA jest bardziej brutalnym sportem. Choć w kontekście takim, że są mniejsze rękawice, kolana, ręce, łokcie idą, tam wszystko idzie. Dobijesz parterze i w boksie jest. To ja mam w takim razie taką zabawę, ale serio. Zamknijcie na chwilę oczy i zamknijcie oczy. Nie, proszę. Nie mogę. I pokażcie palcem, kto wygra tę walkę. 3-4. No to ty? Nie. Nie, no. Wygra lepszy, no bo to tak jak zawsze. Każdy. Dobra, w dokumencie o Mohamedzie Alim, zwanym też czasami Cassius Clay, widać, bo on to pokazuje i potem ring to udowadnia, że on wskazywał rundę, w której znokautuje przeciwnika. Nie wiem, czy widzieliście, pewnie znacie te. Czy to jest możliwe? Nie. Tomasz? Gadanie. To takie gadanie. A myślisz, że to była kwestia jego układu z buchmacherami, czy po prostu mu wychodziło? Nie, to wiesz, takie... Możesz trafić, bo to nie ma... Dzisiaj powiesz, no wygram piątej rundzie, takie... Głupstwa to jest nieprawda. Mm-hmm. Wchodzi ci cios, którego też nawet nie planowałeś, bo przeważnie tak jest, że ten cios nokautujący to jest taki od niechcenia, on jest bardzo niby lekki, a tak naprawdę to jest mocny cios. A jak chcesz kogoś, nie wiem, położyć, to nigdy to nie wychodzi. Czyli to jest loteria. A, oczywiście. Mamy. Chyba, że jesteś, nie wiem, masz wrodzony taki Mike Tyson, gdzie uderzył, tam bolało, tak? No to był to knockout bokser i kilku takich. I Tyson był moim gościem, jak się ze mną przywitał, to już bolało. Także... hi. Tak, Mamet, a ty masz taką umiejętność, taki dar, czy on jest po prostu nierealny, żeby przewidzieć, w której rundzie... Nie. To się zgadzam. Tak, MMA, czy w całą swoją karierę zawsze robiliśmy przygotowanie, byliśmy na całym. Jakby całe 3 rundy czy 5 rund MMA, natomiast nigdy nie mieliśmy tak, że przewidujemy coś tam, że w pierwszej rundzie kończymy, czy w drugiej tam, jakiejś tam, czy w trzeciej. To jest tak, że odruchowo masz pewne sytuacje, które powodują to, że widzisz możliwość skończenia walki, to idziesz po to. Ale jak realnie 47 lat będzie się biło z 43 latami, tak? To trochę jest the ring of senior. Sam Tomek, mówisz o sobie emeryt. To wytłumaczcie ludziom. Ciągnęli go siłą z emerytury. Znaczy, słuchaj, wytłumaczcie nam. No. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o wagę ciężką, to nie jest tak, że emeryt, bo słuchaj, no, starsi byli, zdobywali mistrzostwo świata. To wszystko zależy, jakie masz, jak byłeś w karierze, jakie zużycia były twojej głowy i ciała. No. Ja powiem szczerze, gdyby mi cokolwiek było nie tak z moim ciałem, to na pewno bym nigdy nie walczył. No w zasadzie robiłem MRI, gdzieś nie musiałem tego robić, ale zrobiłem sobie badanie głowy. A co powiedziała twoja żona, jak powiedziałeś, że będziesz się bił z Mamedem? Możesz to zacytować? Ona mówi tak, a bij się. Chce ci się bić, to się bij, mówi. Naprawdę? Masz w domu siedzieć, to ten. Kiedyś była przeciwna, ale teraz mówi, bij się. No co masz w domu siedzieć? O tym, że po tej walce czekają cię kolejne walki, pogadamy, ale to Mamed jest winny całemu zamieszaniu. To ty wpadłeś na ten szalony pomysł, że kurczę blade, będę się bił z Adamkiem. Dzwonię do Lewandowskiego. Znaczy szalony pomysł, znaczy nie, pomysł był przede wszystkim zaczął się od Tomka, bo Tomek chciał wrócić. O. Ja usłyszałem o tym, że on... Prowokator, no. Chce wrócić i stoczyć jakąś walkę w boksie, jeszcze kilka walk dać dla kibiców. Obejrzałem ten wywiad jego, ja nie wiem kiedy on, bo ja obejrzałem go przed wakacjami. Czy to było? No już nie pamiętam. To był, obejrzałem ten przed tymi wakacjami, co by minęło. Teraz minęły jakieś wakacje? Znaczy w sensie... No, ale twój kalendarz nie jest naszym kalendarzem. No lato co było, no. Okay. Przed tym latem, no. Więc usłyszałem o tym. Chciałbym mieć taki głos jak Mamet, słyszysz? A ty masz taki głos jak Mamet. Naprawdę myślisz, że ja mam taki głos? Wieczorem w nocy taki powoli. Nie, przepraszam, bo dopiero dzisiaj jakoś usłyszałem, że ty masz niesamowity tembr głosu, wiesz, taki... Co to, naprawdę? Ale dobry, nie. Dubbingował przecież. Tak, przepraszam, tak, bo przerwałem ci, no. Spróbuj jeszcze raz. To się nie powtórzy, przysięgam. Klnę się na moją mamę. Słuchaj, i po prostu, no... Wiedząc, że na świecie się dzieje coś takiego, że zawodnicy MMA próbują swoją siłę z pięściarzami, myślałem sobie może tak na taką skalę, ja wiem, że jakie ma osiągnięcie Tomek i może się porywam z motyką na słońce, się mówi? No ale to właśnie o to chodzi, żeby sobie wzwania jakieś robić. No, i jak byś Tomka określił jako zawodnika pięcioma słowami? Pięcioma słowami? Tak, pięcioma słowami. Ja nie potrzebuję, jakby to jest, no charakter mistrza, no mistrz, no. Charakter mistrza? Tak. Ale co, twardy, bezwzględny? Twardy do końca,
No to jest, to są cechy prawdziwych mistrzów, którzy szli ciężką pracą i do końca. No to przede wszystkim charakter potrzebny jest. A ty, Tomek, jakbyś Mameda określił? Wyobraź sobie, że go tutaj nie ma. No wiesz, no, pochodzenie znamy Mameda, no to tam są ludzie twardego charakteru. No ale z twoich okolic też są ludzie twardego charakteru. No to z gór. No, Góral spotyka. Góral, może to dzieciu polską łeb się obetnie. No, w wolnej chwili. To tak jest, takie, no mamy charaktery, to już nie wiem, czy to z tymi górami z tego zimna. Ale to jest upór, konsekwencja? No to no, w tym sporcie bez silnego charakteru, no nie jesteś w stanie daleko zajść, no bo przecież jak masz kontuzję na przykład, czy ja miałem troszeczkę tej kontuzji, nie jakieś wielkie, ale czy no złamane, czy żebra pęknięte i wchodzisz do ringu, to ktoś ci powie, ty jesteś wariat. A wy jesteście bardziej z pokolenia plakatów Bruce'a Lee czy Sylwestra Stallone, Mamed? Ja myślę, że to i to. A u ciebie bardziej? Bruce Lee. Tak? Mhm. Ale była to dla ciebie postać taka, że patrzyłeś na niego, on był twoim azymutem marzeń, wyobrażeń. Że no to tak właśnie, to początki moje takie zainteresowanie sportami walki, no to jest przede wszystkim takim Bruce Lee i jego filmy oglądałem. A ile widziałeś razy Wejście Smoka? No myślę, że no tak ponad 20 razy to na pewno. Okej. Okay. A ty, Tomek? No to jak mówi mamy, no to Bruce Lee były to wtedy lata, gdzie się dorastało, chodziłem. Pamiętam. A ty bardziej chyba Eye of the Tiger, nie? Czyli Rocky. Wiesz co, wtedy też nie było wideo jeszcze w domu, to się wypożyczało na otwarzacze te wielkie płyty, pamiętam, siostra pożyczała, ale Bruce Lee było, gdzieś tam chodziłem, kimono wziąłem, znaczy piżamę od mamy ze szlafroka ten i karate cenowałem od małego. Okej. Okay. Mama mówi, a ci głupi, mówi. czy popkultura, taka jak Bruce Lee, Rambo, to co oglądaliśmy, te filmy lat 80. mają, wydaje mi się, że pokoleniowo miały wielki wpływ na dzieciaki, które potem poszły w kierunku sportu. W ogóle te całe lata 80., wiesz, Van Damme, Stallone, Schwarzenegger. Myślę, że to był dobry czas, żeby zacząć. I była ta motywacja zewsząd, nie? To są było tak naprawdę niewinne, fajne wartości przekazywane. Może dobro zwyciężało. Tak, no banalne, ale myślę, że to jest najbardziej dociera do dzieciaków. Mhm. A co, taki westernowy świat, czarno-biały? Do czego bijesz? Nie, do niczego. Tak patrzę na was. No ale słuchaj, Kuba, jak się nie urodzisz bogaty, no to trzeba się brać ścieżki pracy. No, to... no dobrze, a to skoro sam wywołałeś ten temat. Popytałem, sprawdziłem, nawet rozmawiałem z Martinem, chociaż on się wyprze, waszym promotorem i organizatorem, że dotychczas najwyższa stawka w tego typu zawodach to było 3 miliony złotych. Jak jest u was? O ile się bijecie? Jest pięknie. Jak powiedzieć, jest 500? Jest pięknie. A, jest pięknie. Tomasz, ty masz to samo, co ja. Nie masz problemów z rozmawianiem o pieniądzach. Czy to prawda, że bierzecie po 500 000 złotych? A to... Za tyle bym nie walczył. No co? Czyli 5 milionów złotych. No nie, słuchaj, no nie. Czyli wiemy, że nie wyszedłbyś na ring za 500 000. Ale to... nie, no słuchaj, jak już coś robi, to żeby jakiś był z tego pożytek, nie? No, przede wszystkim kibicom pokazać sztukę walki. Mm-hmm. Piękną wymianę ciosu. A żeby, mówię, nie wiem, po nas 20-30 lat włączali młodzi i jeszcze byli brawo. Mm-hmm. Był taki Adamek czy Mamed i walczyli jak tygrysy. No bo... Czyli umówmy się tak, że jeżeli przez 10 sekund będzie cisza, to jest po 5 milionów, dobra? Czy to jest po 5 milionów? Nie, przesadziłeś. No bo... Czyli mniej, między 3 a 5. Teraz będziemy strzelać? Nie strzelajmy. Nie, bo chodzi mi o taką wypowiedź Darka Michalczewskiego, którego wszyscy tutaj znamy, on jest moim sąsiadem w Trójmieście, że Darek powiedział wprost: Tomek potrzebuje kasy, nikt w tym wieku i z takimi sukcesami nie wychodzi do ringu. I teraz widzę, że się śmiejesz. To Darek mówił, nie patrz tak na mnie. Co sądzisz o takim zdaniu? Ale po tych wszystkich słowach, ja tam zadzwonię do Darka, mówię, Darek, co ty? Nie, to dołożyli do mojej wypowiedzi. Dzwoniłeś do niego. Tak, bo ja od razu tak się wierzę. Ty sobie wyobrażam. Co jest, Kuba? Ty, Darek, przecież ja nie muszę walczyć, ja muszę Bogu dziękować, ja tam pieniędzy nie potraciłem, mówię. Przecież ty masz 9 mieszkań w Stanach. 12. No. Słyszałem, różne źródła podają. No, 12. 12 mieszkań. 12 mieszkań, to znaczy ja tylu nie mam. Stanach. Kuba. Stanach. No. Wiesz, no i co powiedział ci Michalczewski? Przeprosił? Nie, mówi, co ty, to dołożyli dziennikarze tego. Mówi, Darek, ale wiesz co, chyba dam ci chyba kopa w tyłek, żebyś wrócił, nie? I widzę, że tam na tym internecie pokazuje, skacze, że
słyszałem, że chce wracać. Nie wiem, okay, czy to jest w tym prawdy. Słuchajcie, bo tak sobie pomyślałem. Tomek, nigdy nie byłeś znokautowany, nie? W trakcie swojej kariery. Mogę dziękować. Nigdy. Panowie, jakie jest wasze takie przekleństwo? Bo myślę sobie, że to, że nie zostałeś znokautowany, może sprawiać, kurczę, ja już nie chcę nigdy być znokautowany, nie? Czy czego się boicie na ringu? Tego nokautu, kontuzji? Może się ośmieszenia? Ośmieszenia. Wiecie, nie wiem, czy to jest możliwe. Na czego się bać? No, jeżeli jesteś zdrowy, no bo zawsze to jest najważniejsze, budzisz się rano. A u ciebie cukier na przykład w normie? Wiesz, w naszym wieku to... Niski cukier mam. Też masz niski? No. No to jesteśmy w tej samej wadze. Słuchaj, budzisz się, jak jesteś szybki, no to ja wiem, że nikt mnie nie pokona, nie? No, tak jak mówiłeś, kiedyś tam mówiłem w którymś wywiadzie, porażki, które miałem, to się budzisz i nie mam swojego atutu. Bo powiedziałeś, że jak masz strach, to do ringu nie wchodź, bo cię zabiją. No, tak strach. Powiedziałeś, nie? A strach to mam tylko przed żoną. Jak się na mnie, no to wtedy muszę uważać, bo... Uciekasz. No dobrze, a ty, Mamet, masz jakąś obawę? No jednak wchodzisz, przepraszam, metaforycznie w buty przeciwnika, nie? Będziecie bokserami. Na pełen etat. Chodzi, że w ogóle ogólnie... Znaczy... Czy wchodzę do klatki, jako wiesz, w formule MMA, czy w boksie, dla mnie to nie ma różnicy w kontekście takim, czy obawę. No, jak ma się obawę, to się tego nie robi, bo to jest wróg w tym momencie. Mnóstwo zawodników. Obawy czy wątpliwości? Bo są... Obawy, wątpliwości, okay. Nie wiem, czy tam strach, zwał jak zwał. Mm-hmm. Ogólnie chodzi to o strach, bo to jest strach. Mm-hmm. Nazywamy go obawy, nazywamy go coś tam. Jeżeli ktoś ma strach, to... No dobrze, ale to tak zrealizujmy, bo ja z Tomkiem się nie widziałem parę lat. To było 2011. Witalij Kliczko. Walczysz z nim. Popatrz mi tak w oczy. Moje niewinne oczy. Nie bałeś się ani chwili? Mimo to, że nie byłem sobą, nie bałem się. Ta walka miała jednostronne... No tak, ale wtedy... znaczy... Wiadomo, człowiek żałuje zawsze po fakcie, no bo nie posłałem Zygiego. Wiesz, miałem do Polski, wiadomo, nie byłem faworytem. Zygi Rogalskiego, tak? Tak, bo mówi, jedźcie do Polski na obóz cały. Mm-hmm. Na te 8-9 tygodni. Ja przyjąłem na 10 dni i złapałem mi aklimatyzację. Ja byłem tragedia. Wiesz. Oczywiście, że nie byłem na pozycji faworyta, ale mogłem przylecieć na cały obóz i tego nie zrobiłem. A to myślisz, że mógłbyś wygrać? Znaczy mógł. No, wiadomo, że nie byłem faworytem, ale inny był obraz walki. Mhm. Bo każdy wie, że moja atut to szybkość i... Ale on ma gigantyczny zasięg. No nie, ale nie, słuchaj, w ringu jest zawsze jest speed is everything, jak w Stanach mówią. Speed is everything. Ja wiem, to widać po twoich samochodach. Jak, jak słuchaj, jak szybkie ręce, no to przecież wszystko możesz zrobić, wszystko widzisz przede wszystkim, nie? A jak jesteś wolny, nie masz dnia, no to lipa. A walka, jeżeli dobrze pamiętam, Adamek Gołota w 2009, oglądalność była ponad 8 milionów widzów, to było bardzo dużo. Macie udział we wpływach oglądalności z waszej walki 24? Mamet? Bo to są naprawdę duże pieniądze nie tylko na ringu, ale w mediach. Chodzi ci o czy udział w, tak, w zysku? Że, tak, udział w zysku. Pytam bezczelnie, bo Martin jest za drzwiami. Nie, ja nie mam udziału w zysku. Tomek, a ty może ty masz? Pokłócimy się zaraz. Wiesz co? Powiedz, że masz. Zobaczymy, jak mamet zareaguje. Nie, każdy ma swoje umówione. Ja jestem zadowolony tym, co ja mam. Ale tą samą kwotę macie, czy wy nie wiecie o was? A ja nie wiem. Nie, no to... Nie wiecie? No indywidualne, oczywiście, że tak. To jest jakby indywidualna sprawa. Ja wiem, ile zarabia Piotr, zawsze dbam o to, żeby to było mniej. dużo mniej. Ale to chodzi o współpracę, macie jedną firmę, tak? A jakby jeden program prowadzicie. Okay. My jesteśmy z innych dwóch obozów i każdy ma swoją cenę. Okej. Okay. Czyli nie macie wpływu, Tomek, bo ty, wiem, że potrafisz, ja też potrafię i się tego nie wstydzę, liczyć pieniądze. Nie zaświałem ci takiego ziarenka, że gdzieś jest stróżka pieniędzy, w której ty nie bierzesz udziału. Pomyśl o tym. Za 10% ci powiem, jak to zrobić. Wiesz co, nie no, słuchaj, każdy umie liczyć, no bo wiadomo, że przecież nie zaczniesz walczyć całe życie, tak? Mm-hmm. To nie jest tak, ty siadasz sobie przed mikrofonkiem i bla, 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 bla. Chyba nie docenia naszej pracy. Idziesz do domu, niezmęczony, a do treningu trzeba wejść, trzeba iść na trening, na salę, więc to trwa krótko, tak? No ile jest ten okres zarabienia pieniędzy w tej boksie? Czy ty gardzisz moją robotą? Nie gardzę. Zobacz, jak ja zmęczony jestem. No, ale patrz, te słuchaweczki, bracie, no nie no, to tam można gadać cały dzień. To, że ja gdzie jestem i co mówię i do ilu ludzi jest wynikiem ciężkiej pracy przez lata też, żebyśmy się innej. No tak, ale tu cię już nic nie boli, tu nie strzyka w plecach, tu żebra nie bolą. Oczy odczytania straciłem na -2.
I opuszki na palcach starłeś. Tak, proszę, Piotr. To też może być druga strona tego, wiesz, musimy ciężko pracować, a on zobacz, swoim umysłem... Zawsze skupiam się na tobie, to jest wspaniałe. My Kuba rękoma, a ty troszeczkę główką, bla, 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 bla. Trzeba docenić. Czy po walce z Erikiem Moliną w 16 nie skończyłeś kariery? Skończyłeś. No nie, bo mówię, gdybym wygrał, czy bym upadł, przegrałem, widocznie opatrzność miała inne dla mnie plany, do mnie plany i no, trzeba się kończyć, mówię, nie? No ale potem Mati dzwoni, ty no weź, mówi, zrobimy coś dobrego, no to mówię. Dobrze. Słuchajcie, czy to jest taki, te sporty, które uprawiacie, sporty walki, są sportami, które nie wybaczają pomyłek. To nie jest tak, że jesteś piłkarzem, są głośne historie, wiesz, o Romario i o innych, że byli na bańce. Weszli na murawę, strzelili 3 bramki, nie? Tutaj każda pomyłka, każda obsuwka, każdy jetlag, tak jak powiedziałeś, mają wpływ na to, co się potem wydarzy. Oczywiście, że tak, że dzień czy aklimatyzacja, tak jak, bo ludzie nie wiedzą z drugiej strony, jak to wygląda. Wychodzisz do 10 walk, z 10 walk możesz wyjść do 3 walk, naprawdę to jest w słabym stanie, ale musisz wyjść po prostu. Jest, nie wiem, dzień jest słaby, gdzieś tam kontuzja była, ale tak wychodzisz z tą kontuzją, źle wagę zrobiłeś, nie było regeneracji, jakby nie wróciłeś do normalnego stanu. Mnóstwo rzeczy się dzieje i w walce z Soldicią zapłaciłem też za to, bo nokautowany zostałem pierwszy raz w swojej karierze. I pół twarzy miałem zmasakrowane i poskładali mnie, 3 chirurgów składało mnie. To było, i wtedy po tej walce zrozumiałem, że nie ma sensu wychodzić do walk. Byłem wtedy tydzień przed walką, dostałem anginy, wziąłem najmocniejszy antybiotyk, 3-dniowy. Później miałem od poniedziałku, robiłem wagę, bo trzeba było wyjść do walki. Wychodziłem, miałem mnóstwo różnych sytuacji, gdzie wychodziłem do walki, ryzykowałem swoim własnym zdrowiem, ale wygrywałem tę walkę. Ale jest coś takiego, mi kiedyś Adam Małysz powiedział, że gdybym go tak naprawdę szczerze zapytał, czy on ma świadomość, dlaczego on wygrywa, to on by powiedział, że on nie wie. Że to jest forma dnia czasami. Tak. Wy macie coś takiego, Tomek, że jest. Chodzisz na ring i czujesz, dzisiaj jestem wszechmocny. Ja to by ci, rano się budzę, znak krzyża i robię tylko ba, ba, ba. Ja mówię, jestem w domu. I tak będzie 24? Jeżeli zawsze robię to samo. I na przykład była walka z Moliną. Mnie nie ma, Boże, dlaczego? Nie było, co bak, poczułeś? Bak. Że nie, bo nie mam swojego atutu. Moje atut to jest. A to Bóg szybkość. Bóg cię opuścił, czy szybkość? No, słuchaj, no nie masz. Nie, budzisz się, jeżeli masz karierę, która moja trwała zawodowo od 99 roku. Kilka błędów, porażek było. Oj, tamtego szpilki już nikt nie pamięta. No ale też tamte były, też była 10 lipa. 10 lat minęło. Była lipa, niektóre te walki właśnie, które przegrałem. No to nie tak, że byłem psu gorszy tego dnia, tylko po prostu niedyspozycja. Znaczy, chcesz powiedzieć, że w walce z Moliną, to był 16 rok, czułeś, że możesz przegrać rano? No, wiedziałem, że nie jestem sobą. Okej. Okay. Jak nie mam swojego tytułu, ja wszystko widzę. Zanim ty uderzysz lewy, ja już wiem, co będziesz chciał zrobić i to wtedy mnie nikt nie pokona. To ja wiem. A jak ja już zrobię to i już mówię nie ma, no to już mówię, no będzie ciężko. Słuchajcie, bo fajnie jest to, że słuchacze też i my możemy zrozumieć, co siedzi w głowie sportowca na ringu, no bo to nie wszyscy mogą tego dostąpić. Zresztą jeszcze pozdrowienia od doktora Rybickiego. Mówił, że masz najmłodsze ścięgna, jakie widział w życiu. No, tak powiem. Ale specyzował które? To w okolicach Żuchwy. Wspaniały doktor, ale słuchajcie, powiedzcie mi, wchodzicie na ring i teraz macie naprzeciwko siebie dużego chłopa. No, zapewne ja bym nie wszedł na ten ring, bym się odwrócił i uciekł. Kuba pewnie podobnie, chociaż teraz... Błagam cię, nie prowokuj. Zawsze był tygrys. Dzisiaj Mamet mnie wyściska i powiedział, dużo ćwiczysz. Tak było, Mamet? Tak. No. I teraz w głowie pojawia... Masz te 3 sekundy walki. Co się myśli? Co jest w głowie? Czy jest jakiś moment na to, żeby te myśli poszły w innym kierunku? Czy jak już pójdą w innym kierunku, bo zerkniesz, wiesz, no wszystko może być bodźcem jakimś, co cię wytrąci z równowagi. Czy w ogóle tego nie macie jako profesjonaliści? Nie mam tego, jasne. Nie, jest dzień, jest walka i plan jest złożony. Plan układasz na walkę cały obóz. To nie jest tak, że dzisiaj sobie planuję, o, zrobię to i tamto. A co to znaczy plan na walkę? Znaczy, to jest scenariusz zakładający kolejne rundy? Tak, znaczy i ty jesteś w stanie przewidzieć, trochę jak w szachach, ruchy Mameda na przykład. Masz trenera. Powiedzieć, że to... Jaki jest plan na walkę z Mamedem? Ale Mamed, obiecaj, że nie wyniesiesz tego poza studio. Wygrać, wiadomo, ale popatrzcie, teraz tak, masz trenera, masz jakieś zaufanie do niego. On analizuje, przykładowo teraz Mameda i on wie, co robi.
po to, żeby to robić w treningach, czyli na obozie, gdzie jesteśmy tam te 8 tygodni, by być przygotowany na tą walkę. I chcesz powiedzieć, że naprawdę możesz przewidzieć trzecią rundę, czwartą rundę? Jakby naprawdę ty piszesz scenariusz tego? Znaczy nie, to nie, że przecież scenariusz, ale, ale wiesz, czego się możesz spodziewać, trener... Mamet zadaje na przykład, bo taki cios, no to wiesz, ten mówi, to uważaj na to, uważaj na to. No bo to jest trener, jakieś zaufanie musisz mieć do trenera, no i ktoś po prostu, no jeżeli on i jest potrzebny... I uważaj na wejście w nogi, nie, i na kolano. Nie? No, no to chyba, że pójdzie w nogi, jak pójdzie w nogi, no to wtedy się zmieni, będzie UFC, nie? Najmanowi w walce z Don Cassio się pomyliło, prawda? Nie odpowiedzieliście, więc takie rzeczy się zdarzają. Mi na pytanie. Co się zrobiło? Poczekaj jeszcze raz. Pomyliło mu się? Zaraz o tym pogadamy, wystrzelę ten wątek w powietrze, ale nie odpowiedzieliście mi na pytanie, czy jest szansa, czy u was się pojawiło jakakolwiek myśl w głowie, jesteście na ringu, tłuczecie się z kolegami albo z przeciwnikami, umówmy się, no i nagle przez głowę przylatuje myśl, kurczę, no zostawiłem żelazko. Takie rzeczy się zdarzają, czy nie? Czy w ogóle... Zostawiłem żelazko? Włączone żelazko w domu. Mm. Albo Kasia ma dzisiaj urodziny, albo trzeba kupić prezent. Jutro są chrzciny. Nie, no co zjem na obiad? Tak możesz myśleć tylko przy mikrofonie. Przy mikrofonie to tak, to zostawiłem żelazko, ale nie już tak. Ależ ty nisko cenisz naszą robotę. Nie widzisz niezwykłej koncentracji w rozmowie na was? Że słuchamy was jak jastrzębie. Ale tu jest szansa pomyśleć coś tam z tyłu, nie? A w ringu już nie ma. No ja mam wrażenie, że ty musisz myśleć, mimo że ja uważam się za bystrego, to u ciebie te myśli muszą być szybsze, bo konsekwencje mogą być boleśne. Tak? Taka jest prawda. Bo jeden błąd i podłoga, ja mam nie? takie pytanie, o które mało kto was pyta. Jaką rolę w tym pojedynku pełni Mateusz Borek? Postać z jednej strony kontrowersyjna, ale z drugiej strony nasz kolega. Którego... A czemu kontrowersyjny? Borek Mateusz. A kto to jest? Pytanie do Tomka. To mój kumpel. On jest menadżerem twoim. Menadżer to jest taki, wiesz, jest Borek. Promotor, Borek. Menadżer. Tutaj jest Borek. Promotor, menadżer, wiesz. Borek, tutaj jest. Się wiele lat. To właśnie on zadzwonił do mnie i mówi, to jest... On był pomysłodawcą. Tak. A nie zobaczyłbyś tak szczerze na ringu walki Mateusz Borek, Krzysztof Stanowski? Uczciwie, MMA. Aśiech, na jaki temat wjechał. Gorący. Ja myślę, że... Gorący. Ale mógłby wygrać chyba, wiesz? Borek? No pewnie. Nie no, Mateusz jest dobrze zbudowany. A ty, Mamet, nie zobaczyłbyś? No, Stanowski kojarzysz, Borek nie, ale... Tak, Stanowskiego kojarzę, bardzo. Fajna byłaby walka? Myślisz, nie, że... nie byłoby tej walki. No gdzie, no... No ale Mati mówi, że dobry w parterze, to nie wiem ile... Nie, w sensie mówi, że no Mati coś tam może potrafi, no ale... Chcesz powiedzieć, że Mateusz się często przewraca? No widziałem, jak chodził w parter, to wiesz, to nie, to może po to trenuje. Też widziałem go parę razy. Uwaga, freak fighty. No właśnie, bo, ten temat, bo bardzo głośno są twoje wypowiedzi od paru dni. Kto to ogląda, że to jest patosport? A z kolei Tomek podpisał umowę, ona już jest podpisana, tak? Za te Cyrila dolarów z fejmem, tak? Tak. Więc ja wielką przyjemnością jest to, że przychodzi do mnie dwóch zawodników, którzy za chwilę będą walczyć i możemy sobie kulturalnie z szacunkiem pogadać. Jak ja widzę, co się dzieje tam i nie mówię tutaj o tych walkach, to jest jakieś dramatyczne obniżenie poziomu. A może po prostu zejdźmy na poziom praktyki. Mamet, kto wygra pojedynek Lexi Chaplin kontra Marta Linkiewicz 9 marca? Popatrz na jego minę. Bo moim zdaniem Lexi jest lepsza kondycyjnie, ale Marta ma siłę i masę. Jak ty to oceniasz? Lexi znam, w sensie kojarzę, ale te drugie nie, no niestety nie wiem. Marta Linkiewicz, nie kojarzysz? No nie kojarzę, no przepraszam, no nie kojarzę. No. Ale czy to jest dowód na to, że ten sport pęcznieje w różnych wydaniach, bo jest tak popularny, czy to jest karykatura tego sportu? To jest karykatura tego sportu, niestety. No to dlaczego wy nic nie robicie? No robimy przecież. Żeby protestować, że ktoś wprowadza do parteru wartościową rzecz, jaką jest rywalizacja profesjonalistów. Ale to wiesz, nie robimy, tylko jest organizacja jak KSW, czy inne organizacje w Polsce, które robią typowo MMA. Mhm. Są gale frykowe. Mhm. To nie oznacza, że to jakby ten kontrast, który ludzie widzą, no to jak zauważysz sobie, na przykład przyjdziesz na KSW, zobaczysz jakie są odbiorcy, i przyjdziesz na galę frykową, zobaczysz różnicę w odbiorcach. To pokoleniowa przede wszystkim. Pokoleniowa. Mhm. I teraz, czy ktoś z nas, czy Tomek teraz podpisał kontrakt z frykową organizacją, ja uważam, że też wnosi tam coś,
co może zmienić coś w tym frikach. A może legitymizuje Tomek i jednak pato... Nie, ja wchodzę, jako, będę walczył na tych samych zasadach, co z Mamedem walczę, czyli w boksie, ale że to robi ta organizacja. Płacą pieniądze i to powiem, bardzo duże pieniądze, bo mam kontrakt podpisany. Czekaj, influencerzy, podstarzali piłkarze, youtuberzy, to są twoim zdaniem zawodnicy czy showmeni? Bo przyjdzie ci walczyć z jednym z nich. No to może być, to nie ma znaczenia, czy showmen, czy czyn. Trzeba będzie bić Tomasza Haj, to będziesz bił. No dobrze, bo to jest widowisko. No jak trzeba się pobić, no to trzeba się pobić. Czy to będzie taki, czy taki aktor, czy sportowiec, zawodnik, czy będzie kto. Czy ty miałeś wpływ? Masz wpływ, będziesz miał wpływ na tego zawodnika, z którym będziesz walczył? No, mam. Czyli nie będzie karykaturalnego pojedynku, wiesz... Ja tam mniej więcej wiem, kto może być, no ale wiesz co, nie lubię się skupiać, wiesz, już na walce na fame, bo, no, bo jest to, coś przed nami jest teraz. Wiesz, no musimy tutaj to powiedzieć, mimo że to jest nasz kolega. Czy Sebastian Fabiański, który w sumie w trzech walkach wytrzymał 93 sekundy na ringu, to jest dobry wynik czy nie? Posłuchajcie, bo to my przeskoczyliśmy, bo tam są dwa aspekty, tak, których nie powiedziałeś, bo proszę, naprawdę, bo chodzi o frika, powiedziałeś, że głośno jest ostatnio o tym... O twojej wypowiedzi, że powiedziałeś, że... Powiedziałem i mówię i będę mówił, że konferencje, które się odbywają, to jest potola. Straszne. Czyli to, że oni tam wyzywają, popychają. To jest tragedia. Tak. To jest tragedia. I to w żaden sposób nie można tego jakoś tam usprawiedliwić. I teraz mówić, że to odbiorcy są... No to jest... A to nie jest część widowiska? To usprawiedliwiają się organizatorzy, bo dla nich to jest jakieś... No dobrze, czyli konferencje, ważenie, to jest trochę kabaret. A dalej? Dalej. I teraz tak trzeba podzielić też tam, bo Fabiański, którym ty mówisz... Ale tam też są zawodnicy, którzy zaczęli trenować i widać u nich progres. I tam mają charakter, biją się. No na przykład Tybuszce bracia. Okay. Chłopacy bardzo mocno od początku zaczęli, to też w frikach zaczęli walczyć, ale widzę w nich naprawdę duży progres. Ale tam widać charakter, widać tam, że się biją, że mają technikę. Ale oni chyba to potraktowali nie incydentalnie, tylko jakieś swoje zajęcie dzisiaj, prawda? I tam kilka innych zawodników też jakby ci, którzy od zera zaczęli, coś tam sobą reprezentują. Ale to nie jest tak, że to wszyscy prezentują jakiś kabaret. No, nie możesz wyjść do walki oszukując ludzi, którzy przyszli oglądać ciebie na walkę. Po 9 sekundach. Trzy walki, 93 sekundy, to jest kabaret? Czy to jest skok na kasę, czy co? Jezu. Mówię o Sebastianie Fabiańskim, bo tam kilka takich jest zawodników, o którym tu kolega taki jest, który jest... cesarzem. Mówisz o mnie? Twój kolega. Marcin, kolega. Który, no wiesz, no to nie można oszukiwać ludzi. No nie oszukiwać. No dobrze, ale poczekaj. Sebastian Fabiański dostał po 700 tysięcy za każdą walkę. To nie jest zły pieniądz chyba, nie? To jest bardzo dobry pieniądz, ale czy ty zrobiłeś show przed, no to bądź do końca facetem i wyjdź i bij się. Teraz ostatnie pytanie. Dobra, to ostatnie pytanie. Bij się normalnie, bij się, nie trzymaj mnie to. Nie trzymaj. Bij się. Podskoj. Daj jeszcze troszeczkę czasu i wejdzie. Nie, ja mu nie trzymam, bo on mnie prowokuje. Poniedziałek wieczór, nie wiadomo jak się skończy. Słuchajcie, to ostatni wątek, pytanie. Bo Kuba wywołał Mohameda Ali. Padło tutaj nazwisko Tyson. Osobą, która łączy ciebie z tymi panami jest Don King. Ja się zastanawiam, jaki ten facet był, bo miałeś z nim współpracę tam Był promotorem, tak. I dlaczego to jest taka niezwykła postać, prawie że filmowa? Bo on trochę wygląda, jakby był z Władcy Pierścieni. On nie? Już wygląda jako postać z kreskówki, jak się na niego patrzy, i trudno zachować powagę. Taki trochę hobby. Ale co ten facet takiego wnosi, że w pewnym momencie trzymał cały rynek bokserski? Oczywiście miał podkupił najlepszych pięściarzy, miał wagę ciężką. Nie wiem, jaki miał tam inwestor, bo to nie moje śmieci, ale był w swoich 90-tych latach był największym promotorem, no i największe walki robił. Nie wiem, tam mówili, że Tysona zamknął do więzienia, bo coś tam. No wiesz, no, to jest człowiek z Nowego Jorku, z tego co słyszałem, nie wiem, ile tym prawdy. Stary gangster. Czyli niebezpieczny. No, kiedyś musiał się przenieść na Florydę, dlatego mieszka od iluś tam lat, bo tam było ciasno dla niego w Nowym Jorku. No i teraz tam historii, a że przyszło nam się spotkać w 2005, podpisać kontrakt. No jest takie słynne zdjęcie z tobą. Tak. I... A
I to był 2005 rok, kiedy na walkę przeszło świata. To kto jest według was najważniejszą postacią globalnie w sportach walki? Bo jest oczywiście, są różne federacje, jest UFC tutaj w boksie. Kto jest najważniejszą postacią w boksie? Nie ma jednej, nie ma takiej jednej osoby, no jest wiele, jest, są na emocje, to jest WBC, WBA, IBF, no to są poczciwi ludzie też i jak w każdym biznesie są też kłótwy, no wiadomo, no to wszędzie być trzeba ostrożnym, nie? Ale to już tytułem końca. Jasia Jędrzejczyk opowiadała mi kiedyś, że na lotnisku sam ją zaczepił Jean-Claude Van Damme, mówiąc, o, widziałem twoją walkę. Mieliście jakąś taką sytuację, że ktoś z znanych osób, z tego szerokiego kręgu sportu i popkultury zaczepił was, powiedział, znam cię. Ty byłeś u Wojewódzkiego, ty jesteś ten, co był u Wojewódzkiego. O, Freak Fighter. Ty się mnie zapytałeś, ty. No. Proszę cię, a kto ty jesteś? Ja cię tak zapytałem? Tak. Bo może mi nie napisali. Nie napisali ci wtedy. Ja mówię, tak, też Kuba mnie nie poznał, ale to może za chwilę spróbujemy coś, wiesz. No, ale tak serio. Bo ty jesteś, Tomek, tak bardzo przystojny. No i dlatego mam zawsze ciężko, wiesz. Mm-hmm. Moja żona się martwi, jak do Polski lecę, wiesz. No to za chwilę o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o waszych żonach. Zaraz wracamy. Dzisiaj twardy poniedziałek, ale z bardzo dobrym bakalantem. Tak. Wracamy za chwilę naszymi gośćmi. Tomek i Mamet, dziękuję. Na rozmowy, od których ciężko się oderwać, zaprasza Bakalant. Jesz co dobre. Najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier. Przed wejściem tutaj w przerwie zaczęliśmy gadać z panami o statusach narodowościowych i ile tutaj paszportów jest w studio. A ty masz paszport amerykański? I polski. I polski. Mamet?
Rosyjski i polski. I polski, ty polski, ja mam polski. Ja częściowo też izraelski od razu mówię, żeby nie było. To chciałem właśnie dodać, przecież już to widać. Przecież to... Dobra, powiedzcie, czy masz z tym problem? Nie, no ale... To masz. A ja się przyznać, no. Ja się mam... Jakub to jest drugie imię Izraela i nigdy się nie ukrywałem. Tomku z gór. Tomku z gór. Mieszkasz w Ameryce od 2008 roku. Tak. Czy myślisz o tym, że jeszcze kiedykolwiek powiesz do zobaczenia moje 12 apartamentów i przeprowadzić się tutaj do Polski z powrotem, czy nie? Wiesz co, czy nie ciągnie? Jak mnie moja Dorotka Saupę wygoni, no to przyjadę do Polski, bo coś muszę robić, no ale nie, no myślę, że tam nasze kości pozostaną, bo przecież co, dzieci, córki tam, wnuczka. Jesteś dziadkiem. Dziadkiem jestem. Ile ma lat wnuczka już? No, roczek minął. Okej. Jeszcze 15 miesiąc. Także no co, nasze kości pozostaną. Zwiedzą nas w skrzynkach, no. A dokładnie gdzie to jest? Ty mieszkasz? Garden, New Jersey, blisko Manhattanu. Okej. Ja tam mam gdzieś 10 kilometrów do Manhattanu. Mhm. Mamet, bo ty jeździłeś do swoich rodziców. Jeździsz do taty. Tata nigdy tutaj nie był. Mama przyjeżdżała, sam mówiłeś, że to jest dzielna osoba. Ja bym chciał się trochę dowiedzieć o Czeczenii, bo myślę, że w Polsce nadal mamy taką stereotypową historię. Wiemy o konflikcie, który był wiele lat temu, ale nic nie wiemy o kulturze, o tym, co jest dla Czeczeńców ważne. Podobno w Czeczenii jest taki stary zwyczaj czyszczenia butów gościom, to prawda? Nie. Nie ma? To coś pomyliłeś. To ty mi kiedyś powiedziałeś. No co, to ja ci nie mówiłem tego na pewno. Nie patrz tak na mnie. No dobra, ale nie ma naprawdę, bo czytałem o tym kiedyś. Nie ma. Czyszczenie butów, to coś pomyliłeś. Gdzieś tam słyszałem, gdzieś taka jest... Dagestan, okej. Okay. Nie wiem. Dobra, u nas ale jest ten zwyczaj. Poczekaj. Skończmy z tobą. Co ci przychodzi do głowy, kiedy słyszysz słowo Czeczenia w głowie? Jakie jest pierwsze skojarzenie? No dom przede wszystkim. Mhm. Czeczenie to jest jakby... Samo Czeczenie to jest... niestety ona się kojarzy, niestety w sensie, no z non-stop z walką. Mhm. Niestety. Mi się kojarzy ze snajperami, dobrymi. No, a z której strony? No Czeczeńcy, dobrzy snajperzy. Okej. Okay. Ale jest taka cecha charakterystyczna u Czeczenów, która się wybija poza pozostałe? Jest coś takiego, co ty czujesz, będąc w Polsce, że kurczę blady, tutaj bije to mocniej, nie? I widzisz, że się różnisz od pozostałych wokół ciebie. Wiesz co, no dużo jest rzeczy, bardzo dużo jest, mocno się różnimy kulturowo. Mhm. Tylko teraz pytanie... Ja żyję w swojej kulturze i cały czas trzymam się swojej religii przede wszystkim, tak, i swojej kultury, ale też potrafię żyć w państwie, które przyjechałem do tego państwa, mm-hmm, mieszkam, szanuję kulturę polską, szanuję to, co się dzieje tutaj, jakby sąsiadów i tak dalej, dogaduję się. Mm-hmm. Można żyć swojej religii, swojej kulturze, obok mając chrześcijan, można się szanować innych i można normalnie żyć. No, ale ja pamiętam, to były chyba początki Kadyrowa, prezydenta, on wprowadził, to się nazywało kampania cnotliwości, która była pretekstem do odebrania właściwie kobietom jakichkolwiek praw. Ty zabierasz głos w takiej sprawie, ciebie to boli, czy traktujesz jako... Wiesz co, na temat polityki ja bym nie chciał się wypowiadać na ten... Mm-hmm. To jest jakby dla mnie temat tej chwili. Czeczenia jest rosyjska, Czeczenia przegrało wojnę drugą. Nie uzyskało niepodległości. W 96 udało się to zrobić. Przez 3 lata była niepodległa. Później zaczęła się druga wojna w 99. I Czeczenia straciła niepodległość. Ale pamiętam, jak w stary wywiad do Playboya w 2011 roku powiedziałeś, zapytano cię, jaki jest twój stosunek do Rosjan. Powiedziałeś, do wszystkich ludzi staram się mieć stosunek pozytywny. A dziś? A dziś co? Dalej mam pozytywny. Rosjan, do Rosji. Ja mieszkałem w Rosji jakiś czas. Mm. W okresie najgorszej wojny w Czeczeniu. Czyli uciekłeś do Rosji? Nie uciekłem, przyjechałem do dziadka. Mm-hmm. I w momencie, tak, znaczy uciekłem, w sensie miałem 14 lat wtedy, 15, i nas wywieziono do dziadka. I też tam do szkoły też chodziłem jakiś czas. Natomiast najgorsze, gdzie była najgorsza propaganda w rosyjskiej telewizji, było... mordowani byliśmy z miliona ludzi, w tej wojnie zginęło 300 tysięcy,
trzeba zrozumieć, 30% ludności czeczeńskiej zostało wyciętych. I w telewizji rosyjskiej było pokazywane tylko w złym świetle Czeczenów. Czekaj, wątek zgubiłem, zadałeś pytanie. Nie, zadałem ci pytanie, jaki masz stosunek dzisiaj do Rosjan wiesz, po Krymie i później po inwazji. Ta propaganda, która była w tym czasie na Czeczenów, powodowało, że większość Rosjan było źle nastawionych, ale mieliśmy ludzi normalnych, sąsiadów Rosjan i do dzisiaj jak jadę przez tę wioskę gdzieś tam samochodem, zajeżdżam do tych ludzi, bo to znakomicie ludzie są. Normalni ludzie są, oni wszędzie są. Co dzisiaj nie będę określał Rosjan, nie wiem, stawiał na nich krzyży, koniec, że to są wszyscy Rosjanie, są źli i tak dalej. Podoba mi się, że ruszasz tematy Rosji, też bym ruszył temat Izraela, które dzisiaj robi ludobójstwo. To prawda, to się zgadzam. Ludobójstwo na Palestyńczyka w Gazie. Tak. Ciekawe mi to, że ruszacie tematy typu Ukraina i Rosjan, ale nie ruszacie tematy. A to bardzo ludobójstwo dzisiaj. Chętnie o tym porozmawiamy, dlatego że po takim kraju jak Izrael z taką przeszłością nikt by się nie spodziewał takiej teraźniejszości. Tutaj stawiam wykrzyknik, tak jak ty. Tam jest wojna, zgadzam się, tam Rosję z Ukrainą walczą, każda wojna jest zła, bo sam to odczułem i wiem, co to jest wojna. I wiem, co przeżywają teraz Ukraińcy i wiem, co przeżywają teraz jakby, jakie bóle oni przeżywają. To jest wojna. To jest wojna. Ale żeby już skończyć ten wątek, bo nie chcę, żeby aż tak serio się zrobiło. Myślisz, że my jako Polacy, mówię my, nasza czwórka, mamy się czego obawiać? Bo są prognozy, że do 2028 Putin będzie chciał wypróbować artykuł 5 albo w ogóle sprowokować jakąś wojnę. Myślisz, że mamy się czego? Ostatnie pytanie polityczne. Ja myślę, że wszystko... Szef jest jeden. Ameryka. Okay. Będzie jak Ameryka chce. Wojna się skończy. Ale będziesz głosował na Trumpa? Tak. Będziesz głosował na Trumpa? Ja głosowałem na Trumpa. Będziesz głosował na Trumpa. Oczywiście. Jeżeli... Wiesz, że on może nas opuścić jako kraj NATO? Słuchaj, to jest wielki biznesmen, to jest miliarder, powiem ci... Ale wielki, nie mówisz o formacie człowieka, tylko biznesów jego. Tak, biznes, dlatego jest mądry. Przecież prezydent, to wiadomo, to jest człowiek, który odpowiada za państwo, ale musi być mądry biznesmen, no bo trzeba też krajem dobrze rządzić. Czyli ty jesteś fanem Donalda Trumpa? Głosowałem na niego, głosowałem na niego, także... Jest... Ja bym zaczął inny wątek, bo nie chcę uciekać. Ty jesteś praktykującym katolikiem. Tomek? Przepraszam, Tomek. A mama jest praktykującym... A Tomek jest muzułmaninem. Tomek jest praktykującym muzułmaninem. Czy to będzie w jakimś minimalnym stopniu duchowa walka dwóch religii, Mamet? Absolutnie. Nie ma to żadnej. A skąd wiesz? Pytałeś Tomka? Znaczy z mojej strony. Tomasz? Nie, no przecież... Ale przecież mówiąc językiem troszkę archaicznym, to jest niewierny. No nie, no, że wierzą, że nie wierzą w Boga. Tak? I to jest okej? Okay? W ogóle zacznijmy od tego, że... Znaczy, dalej po rynku wchodzisz, czy do klatki, to nie pytasz się, o, wierzący, niewierzący, nie ze sobą walczą. Nie, no. A do mnie miałeś pretensje, jak ci powiedziałem, że jestem ateistą? No bo ty musisz się nawrócić, syneczku. Żebyś wiedział. Kubuś, a lata lecą, patrz ile laty, nie nauczyłeś się od tego czasu? Nauczyłem się. Pan Bóg dał nam 10 przykazań, a szatan tylko jedno, rób co chcesz. Ale może, ja jestem ciekaw. To nie szatan przedał, to Bóg dał, rób co chcesz. To Bóg powiedział. Dwie możliwości, góra albo dół. Nie, ja wiem, że wiara to jest pewność bez dowodu, ja czekam jeszcze na ten dowód. Poszlibyście razem na pielgrzymkę? Dlaczego nie? Ale do Mekki czy do Częstochowy? Słuchaj, jak wierzysz w Boga... Jakby cię Mamet zaprosił, poszedłby z nim. No ale dlaczego? To jest, oni wierzą w Boga, no mają Allaha. Ja, to co Allah, tak? Allah to jest tłumaczenie Bóg, to nie ma nic. No ale to jest Bóg, no jest Bóg, jest jeden, no. My mamy Syna Bożego, nie wiem, czy... Nie w wiem, islamie jest... Jezus jest naszym również prorokiem, ale co? Tak, jest prorokiem. Czyli rozumiem, Mamet, że jakby cię Tomek, twój przyjaciel prawie jeszcze parę dni zaprosił na pielgrzymkę do Częstochowy, to byś poszedł. Nie, nie poszedłbym. Rozumiem. Ja myślę sobie, bo... pytanie, czekamy, skończmy ten temat, bo się robi nerwowo. Nie, bo ja właśnie chciałem kontynuować z Mabenem ten temat, bo twoja praca dyplomowa to islam terror. Tak, i tam chcąc odczernić islam i zmazać z niego terrorystyczny stereotyp. I ja tak, jak my tutaj gadamy i jak ty pięknie mówisz o swojej religii,
myślę, że powinieneś częściej się wypowiadać na te tematy, bo ten stereotyp, który my mamy, zakodowany przez media też, niestety, jest taki, jaki jest. A siedzicie tutaj obok, Tomek jest bardzo wierzący, ty mówisz, że Jezus był jednym z proroków, więc może warto głośno o tym mówić, Mamet. Znaczy, Mamet nie jest Syn Boży, Bóg jest, Jezus jest Synem Bożym, no to... Tu jest różnica między islamem a chrześcijaństwem. Wierzą też, że był to. No tak, ale myślę, że obie religie tak samo doceniają tą postać. Ale dobra, moi drodzy. A czy my mamy, Mamet kończąc, Polacy mają terrorystyczny stereotyp islamu cały czas, twoim zdaniem? Czy to się zmienia? Niestety jak ten narzucono ten stereotyp muzułmanom, nie wiem dlaczego, bo tak naprawdę, jak spojrzymy spokojnym, chłodnym takim okiem, spokojnym, tak naprawdę od iluś lat tam, nie wiem, 100 iluś lat, widzimy tylko śmierć, nie tylko śmierć muzułmanów, ale widzimy, jak Zachód prowadzi wojny w krajach muzułmańskich. Nie patrz tak na mnie, bo ja się czuję przedstawicielem lobby wojskowego. Tylko chodzi mi o to, że poważnie rozmawiamy, tak, chciałbym poważnie powiedzieć, tak. Wiesz, to nie jest jakby, to nie jest żart, tylko że śmierć milionów muzułmanów z rąk władz Zachodu, nie ludzi, władz Zachodu, czy to jest Ameryka, czy to jest, nie wiem, czy Rosja w Afganistanie robiła, czy Ameryka robiła w Afganistanie, czy w Iraku i tak dalej, i tak dalej. Czemu miliony ludzi, którzy umierają tam i narzuca Zachód, narzuca im swoje wartości, bo ktoś tam chodzi w hidżabie albo coś tam im się nie podoba, czemu ich życie jest nic nie warte, w momencie, jak każda śmierć jest zła, umiera człowiek na Zachodzie, jest wielka tragedia, to jest źle oczywiście, ale jak tam miliony giną z rąk, tam jest cały czas Zachód robi wojny, nie ma infrastruktury, nie ma rozwoju. Ten rozwój, który zablokowany jest przez Zachód tam, to jest przez Zachód zablokowany. Mówią, że tam są zacofani ludzie. To nie zacofani ludzie, bo tam wojny są cały czas. Czyli nie mają możliwości. Ja ci nie mają możliwości. Ja mam takie wrażenie, że... I teraz jak... jeżeli rozgniewana jedna osoba, nawet gdyby, jak widzi, że giną setki tysięcy ich rodaków, rodziny i tak dalej, komuś się odkręci i on pójdzie coś zrobi, a 90% nie wierzy, że to robią, ale dobra, niech to zrobi. Całe to zło jest, to są terroryści. To jest, mam wrażenie, że tak samo jak w Izraelu teraz, jest, jak Izrael robi z Palestyną, dźgając niestety dziecko, krew jemu bryzga na twarz i on jest zły na to. Takie mam wrażenie, że ten świat tak reaguje, że... A czy to nie ja jest... mam takie wrażenie, że Stany Zjednoczone stały się tak absurdalnym krajem, że są gotowe wysyłać tysiące kilometrów gdzieś wojska, żeby bronić demokracji, a przeciętny Amerykanin nie chce przejść na ulicę, żeby zagłosować w wyborach. Taki mamy absurd. Ale jeszcze podsumowując ten wątek, wydaje mi się, że jakby cały świat widzi i zaczyna powoli reagować na to, co się dzieje w Izraelu. No, niestety nie. Myślę, że... Znaczy, skuteczność tego jest prawie że zerowa. Troszkę mniejszy kaliber. Tomek. Ty miał być poważny program. Wiem, ale też... Ruszajmy wszystkie tematy. Ruszajmy. Jesteś sam w samochodzie, sam. Jakie piosenki najczęściej wykonujesz? Co nucisz pod nosem, jak jesteś sam w samochodzie? Bo nikt takich pytań ci pewnie nie zadaje, a ja jestem zawsze ciekaw. Wiesz co, muzyka to słucham radia, czy tam hip-hop lubię, ale powiem, dużo w samochodzie się modlę, mój różaniec. Naprawdę? Często mówię. Ale poczekaj, mi się kłóci. Dzisiaj jadąc... Hip-hop, który jest taki, powiedziałbym, lekko sprośny, wulgarny, hedonistyczny, seksualny. To słuchamy od lat, no bo wiadomo, do treningu to słuchamy. Z hip-hop. Ale polskiego, czy... Różne mam gdzieś tam nagrane na MP3, no i to tam słucham. Mm. A to tylko do treningu, a tak jakoś być fanem jakiejś tej muzyki, ale... to nie. To większość czasu to się modlę w samochodzie. To jest dla uspokojenia, czy dla jakiegoś... Nie wiem, profetycznie przewidujesz przyszłość. Ja sobie tak. Może mnie w jakiś krok, sposób. Krok wrócisz. Po kroczku idziesz albo do góry, albo idziesz na dół. Czyli ja idę? No to ja nie wiem, co robisz, nie? Jak nie? Dobrze, a Mamet, a ty polskie czy czeczeńskie piosenki w samochodzie? Ja Korano słucham już tak samo w samochodzie. Poważnie? I to cię uspokaja? To jest słowo boskie i ja go słucham. To jest najważniejsze, bo muzyka i tak dalej to jest. Nie ma jakiegoś znaczenia. Ale nie, w ogóle nie słuchasz na przykład polskiej muzyki? Nie dotyczy Nie słucham muzyki. W ogóle muzyka nie jest jakby
czymś ważnym w twoim życiu. W ogóle nie istnieje jakoś tam jako... Ale co nie jest wartością? Bo jednak muzyka potrafi powszechniać Koran. Tak, a muzyka nie ma wartości żadnej dla mnie. Okej. Tomek, mówisz, że jeżdżąc samochodem, odmawiasz różaniec, prawda? Odprawiam go codziennie. Odprawiam, ale jeżdżąc samochodem również to ci się zdarza, tak? Cały czas. I ja się pytam, bo znany jesteś, twoja noga znana jest z tego, że jest bardzo ciężka. Czy nie czujesz tutaj takiego jakiegoś dysonansu, wiesz? Znaczy nie, no to wiadomo, że jadę 200 na... Ty się zatracasz w tej modlitwie. Nie, jak jedziesz 200 na godzinę, czy ponad 200, no nie mówisz, bo ja to nie jesteś skupiony na modlitwie, tylko ja chcę jadę spokojnie. Okej. Okay. Spokojnie, trzy pakie na godzinę. Sobie jechałem do Wrocławia na lotnisko, no to ja sobie rano mówię sobie samodzie różanie, no bo jechałem sobie pomału tam kręte drogi, potem wziąłem kawek na autostradę i wiedziałem, że są te pomiarowe, to już wziąłem pomału. No to co mam robić? Wcześniej by do kogoś dzwonić, no to różaniec. Słuchajcie, to teraz tak, kończymy temat motoryzacyjny. Przejdźmy na piękne kobiety. Dorota, proszę cię nie słuchać. Dorotko, proszę cię nie słuchać. Czekaj, niech Dorota odejdzie, Dorota odejdzie, czekaj, jeszcze nie odeszła. Tup. Poszła. O, poszła. Dobra, Dorota i Ewa, wasze małżonki. Słuchajcie, bo w ogóle wzruszające jest to, że w każdym z waszych rozmów, tych, które mogłem przeczytać albo odsłuchać, mówicie tak pięknie o rodzinie, że to jest podwalina w ogóle tego wszystkiego. I teraz tak. Mało tego, ja mam wrażenie, że w tym studiu dzisiaj siedzi czterech mamisynków. Bo ja jestem mamisynkiem. Jak się was słucha, to chyba wy też. Znaczy... W takim duchowym, ciepłym, rodzinnym wydaniu. Tomek. Znaczy, no, że mam cztery siostry, no ja byłem jeden rodzynek, ale... I chodzi o twoją relację z mamą, znaczy, że była bardzo, bardzo ważna. No oczywiście, no ojca nie miałem, że ojciec zginął, tak, ale mama wychowała mnie bardzo twardą ręką. Mhm. Mamet, nazwałbyś siebie mamysynkiem? Tak, ja jestem całkowicie mamysynkiem. Ja też, jestem z tego dumny. Jeszcze mówiłeś, że mama to anioł, a anioł w islamie to jest bardzo poważna postać, prawda? Znaczy, chodzi o to, że mama to jest jakby, co byś nie zrobił, jakbyś nie dał całego świata dla niej, co byś nie rzucił jej pod nogi, nigdy się nie stanie oddzięczyć jej za to, co ona dla ciebie zrobiła, czy mama, czy ojciec, więc no najwięcej mama, no bo to ona cię nosiła, ona cię urodziła, ona po nocach nie spała i całe życie o ciebie troszczyła się i martwiła się o ciebie. Słuchajcie, bo w sporcie mówi się, że za każdym dobrym sportowcem, wybitnym sportowcem stoi kobieta. Ta wyjątkowa kobieta. U was też tak jest, że wasze sukcesy jednak nie byłyby możliwe, gdyby nie Ewa i Dorota? Albo jakieś inne kobiety, Tomku. Jezus. Dorota, Kuba, wariacie. 27 lat z jedną kobietą. Dosie. Co ty powiedziałeś? 27 Aha, lat. Dosie. Wersja oficjalna, teraz pogadajmy prywatnie. Sam powiedziałeś, boję się pięknych kobiet. Jak zobaczę piękną kobietę, to uciekam. Zamykam oczy i przechodzę na drugą stronę. A one strasznie, ale to strasznie za mną gonią. No bo ty, Kuba, bo nigdy nie wiem, czy to jest ten diabeł, czy nie diabeł. Ale na ogół są diabły, to wiesz, ja uciekam, bo się boję. Chcesz powiedzieć uczciwie, że od 27 lat żyjesz i współżyjesz tylko z jedną kobietą? Nie zdradziłem. Nigdy? Nie. Dosie? Dosie. No bo uciekam. Ale masz na to świadków, że nie zdradziłeś? No mam. A powiem ci, okazji miałem tyle. Ale wiesz, z czego to wynika? Daj mi tę siłę. Teraz mówię serio. No na przykład, popatrzcie, no nie siądę na przykład teraz, by mi tu... Nie wiara, wiem. Wiara. Wiara oczywiście nawet się z wiara, ale na przykład siedziałbym teraz dwie, trzy kobiety piękne i bym się z nimi napił, nie wiem, winka dobrego i ten. No wiadomo, że upadnę, nie? Ale dlaczego od razu ty wyczaiłeś, że nasza piękna dziewczyna od make-upu jest z tego samego rejonu, co ty? Po gębie. Po jej twarzy, tak? Tak, tak. Buzi, po gębie. Ty jesteś okropny. Dobra. Ale... masz instynkt, oko i widać, że masz tą taką łobuzerską potrzebę flirtowania z kobietami. Znaczy, tak mi się wydaje. Teoretycznie. Nie słuchaj, Ewa. Czy to jest tylko i wyłącznie forma? To nie. Nie, tak, wiesz co, bo patrz. Poczekaj, podrywasz, adorujesz, ta dziewczyna już sobie coś wyobraża i chcesz powiedzieć, że teraz wyjdziesz z tego studia i pojedziesz sam? Myślisz, że będzie mnie gonić? Nie. A jakby goniła? Łodyć, pieronie, łodyć ode mnie. Nie wierzę Dobra. Ci. Bo czekaj, bo nie. A Mamet, a ty? Nie porozmawialiśmy. Poczekaj, bo Mamet o panie wie. Poczekaj, ale Mamet, ty wyglądasz jak taki
szalony, przystojny Włoch albo trochę crazy Hiszpan. Włoch. Jak się tak przymrużył oczy, to nawet Italia. No przecież na pewno są w twoim otoczeniu no wiesz, te dziewczyny Ringers chociażby i tak dalej. Jak sobie dajesz radę? Jak, skąd czerpiesz siłę? Tylko nie mów w skrócie, że wiara, tylko coś więcej. Nie mów, co to jest? No, masz żonę, masz rodzinę, no i są... No, wiara przede wszystkim. Naprawdę? Bo to nie było to... Nie ominiesz tego. Nie... Czyli ja, będąc niewierzącym, muszę być grzesznikiem? To jest... Każdy ma swój wybór. Ty masz wybór być ateistą, to jest twój wybór. Wybór, tak. To jest, jak powiedziałeś, ty mówisz, że diabeł ci mówi o tym, że diabeł dał jedną rzecz dla ludzi, że wolną wolę. Wolną wolę dał Bóg dla ludzi. Mm-hmm. I żebyś ty miał wybór. Mm-hmm. Pan Bóg w swojej mądrości uczynił mnie ateistą. Jestem mu wdzięczny za to. To każdy ma, wiesz, no, różne rzeczy. Nie uczynił cię. To jest twoja wola. Ty chcesz być ateistą. Tak, ale już Tomek przyjdzie do ciebie z katechezą. Ale teraz przychodzi tak, masz 5 minut. Albo się nawrócisz, albo pójdziesz na dół, nie? Teraz? To byś mówił, Panie Jezu, wybacz mi, się żegnął. On w lewą stronę by się żegnął. Ale dlaczego 5 minut? W jakim sensie? Że to już byłby mój koniec? No na przykład dzisiaj masz teraz 5 minut, no, i odchodzisz. Dostałeś tą łaskę od Boga, że dał ci sygnał, że odejdziesz. I co byś zrobił? Przez 5 minut? I ja podejrzewam, że z krzyżem byś tu leżał. Pomidor? No dobrze. Czerwieniłeś się faktycznie, no. Ale mówię, pomidor. To teraz będzie o miłości trochę, bo przeczytałem o tym, że twoja małżonka Ewa przeszła na islam. I tak sobie pomyślałem, że kurczę blady, dla mężczyzny, nieważne jakiej jest wiary, nie? Jakby to jest bardzo poważna historia i chyba nie wyobrażam sobie większego wyznania miłości po prostu takim gestem, to co zrobiła Ewa. To nie jest wyznanie miłości do mnie. Mhm. To nie jest się ożeniłem z Ewą, to też byłem słabym muzułmaninem. Z nazwy byłem bardzo słaby. Z czasem pewne sytuacje, które były w moim życiu... Już z Ewą, rozumiem. Tak, znaczy ogólnie w życiu moim z Ewą. Już po prostu wzmacniałem się w swojej wierze i coraz bardziej wierzący byłem. I na tym przykładzie też poszła za mną Ewa po prostu. Wiedziała, że to jest właściwa droga. Mhm. Miała dużo pytań. Znalazła odpowiedzi w Koranie. Mhm. I jakby... Też była wierzącą chrześcijanką, bo ona, to nie było tak, że ona miała dużo pytań, ale nie wiedziała tam odpowiedzi. Poszła za tym, co było, mówiła jej logika. A powiedz mi, bo sam logika, Kuba, logika. Sam powiedziałeś. Fantastyczne rzeczy. Że na początku... Dziękuję. Myślę to, wyślę ci SMS-a. Ale jakbyś poczytał i zainteresował się... Ale Koran? Czy Koran i tłumaczenie ogólnie. Nie, Koran poczytał. Mm-hmm. Bo chodzi o to, że bo każdy się mówi... Czy ty mnie próbujesz teraz namówić nie, na... Tylko, was... bo jest, nie, ja cię próbuję namówić, nie namówić, tylko czy ty mnie otworzyć uważasz oczy. Złego? Czy uważasz, że ateista musi być złym człowiekiem? Nie, właśnie ja uważam, nie. Że nie religia jest potrzebna, żeby nie rozumiesz. Świat na dobry i niedobry, tylko etyka, moralność. Etyka, moralność. Szeroko pojęty humanizm. Ja uważam się za dobrego człowieka, niewierzącego. Nie, ale nie musisz być złym człowiekiem. A to robisz wszystko pod media. A w środku ty nie jesteś zły człowiek. No oczywiście, że nie. No to tak, ci mówię. Mnie, a wiecie, że w mediach jestem, mówię, a co ma te instrumenty? A w środku tak sam duszko. No i pamiętaj, te 5 minut przed końcem Tomek? Będzie. Bóg zapłać za te słowa, bo to prawda. Ale teraz mam do ciebie pytanie. Proszę. Mam takie pytanie, tylko po prostu logiczne, takie proste. Jasne, jak tylko spróbuję. I teraz tak, masz wybór. I ty mówisz, że jesteś ateistą. I jesteś gotów zaryzykować, że nie wiesz, co będzie po śmierci. Nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem. Myślę, ale... że będzie cisza i ciemność. Tak, a teraz jak naprawdę tam będzie po śmierci piekło i raj? I teraz masz, przez to, że nie sprawdziłeś tego, nie poszukałeś tego, odpowiedzi na pytanie, dlaczego tyle ludzi wierzy w Boga, co to znaczy? Nie szukałeś tej drogi i ryzykować to, żeby, dobra, ja jestem niewierzący, nie wierzę. I stanę przed jakąś ofertą? I teraz, nie, poczekaj, i umierasz. No. I wtedy Bóg mówi ci, dzień dobry. I ty mówisz, i do piekła idziesz. Po co ryzykować tak? A czyściec? Dlaczego nie trafię do czyścica? Bo może jeszcze jest szansa. Bo przede wszystkim musisz wierzyć
tego swojego stwórcę. Ale poczekaj, to znaczy, że Bóg wpuszcza wierzących czy dobrych ludzi? Bo mi się zawsze wydawało, że bycie dobrym człowiekiem jest paszportem do raju, a nie bycie dewotem. Tego nikt nie wie, jakby to jest tajemnica, wielka tajemnica i przed nami zakryta. Ja powiem ci tylko, moja Dorota zaczęła, bo teraz właściwie jest przy operacjach w Nowym Jorku, ale pracowała też w Nowym Jorku, w innym na początku. Nursing Home. Przepraszam? Nursing Home, takie no, dla starszych, tak, co odchodzą już. Rozumiem. Słuchaj, ona widziała tak, ludzi wierzących, jak umierali, i ludzi niewierzących. Niewierzący konali po 2-3 tygodnie. Nie umieli odejść, bo widzieli, że coś jest. Naprawdę? Odchodzili, naprawdę wracali. Uważasz, że to jest kwestia wiary? Tak, wiary, bo oni nie mogli umrzeć. Normalnie Dorota widziała, odchodziła, mówi, on już pewnie jutro umrze. Facet, babcia. On 2 tygodnie konali, bo... Myślę, że to jest bardzo wasza katolicka perspektywa. I ten, no przecież była tam, tak? A popatrz, ale ona jest chrześcijanką. Ale widziała, jak odchodziły babcie czy dziadkowie, ci, co mieli, trzymali, modlili się i odchodzili z uśmiechem na twarzy. Ale mówisz tutaj o konkretnej religii? Nie o religii, nie konkretnej, bo nie wiesz, czy ten był muzułmanin, czy ten był chrześcijan, czy katolik, ale widzę, ci, co mieli wiarę, odchodzili. A propos siły, to mogę jeszcze mieć jedno pytanie? Powiedziałeś mi pytanie. A jak brzmiało, Mamedzie? Mamed? Jesteś w stanie zaryzykować to? Ale to znaczy w sensie, że, no, że dasz mi jakąś księgę, którą ja przeczytam? Nie no, ty jesteś człowiekiem, ty tak jak ty, oczytanym człowiekiem, to ja myślę, że mało kto jest. Dziękuję. Ale i im też... więcej czytam, im więcej myślę, tym więcej mam pytań i wątpliwości. Może źle czytasz, nie te rzeczy czytasz może. Ja nie czytam banałów. Ja jestem za starym człowiekiem, żeby czytać rzeczy miałkie, wiesz? Tak oglądać czy słuchać. Nie, w sensie chodzi mi o to, że... To jaką drogę mi proponujesz? Bo to jest ciekawe. Wiedza na temat tego, co odrzucasz. Poczekaj, Tomek, nie wiem, czy ty widzisz. On walczy jako muzułmanin o moje serce i moją wiarę. O serce, tylko. A ty jako katolik nie bronisz. Przecież ja za chwilę przejdę na islam. Ja nie o serce walczę. Ja walczę o twoją duszę. Ty będziesz miał bogów innych przede mną. Walczą mnie. Chcesz, masz tak robić w życiu, żeby tam się spotkał z swoim ojcem. Czy mogę? Piękne pytanie. Kończące potęgę siły. Macie w domu... daj mu powiedzieć. Macie w domu broń? To jest moja broń. A mogę mieć, bo jestem niekarany, mogę mieć, w Stanach każdy może mieć, ale ja nie mam broni. Marcin Gortat, Joanna Krupa mówili nam, że mają karabiny maszynowe. Ty ale nie masz? Ale co, nie daj Boże, bym się na przykład napił, coś by mi odwalił, bo zastrzeliby ludzi, no i co? A, czyli dlatego powodu nie masz? Nie mam. Mamet, a ty? Gdzie? Tu w Polsce? W domu, tak. W Polsce nie mam. A tam? Mam. A co? No dużo mam. A dla samoobrony, czy dla bezpieczeństwa, czy dlatego, że taka jest tradycja? Nie, niby dla polowania, ale nie poluję, no. Czyli trochę dla bezpieczeństwa. Bo no, sobie strzelam, na strzelnicę chodzę sobie, strzelam, no i tyle, no tam, nie wiem, czy to potrzebne będzie, czy nie. Mam oby nadzieję, nie. Nie. Oby nie, oby no, nie chciałbym, żeby... Życzę ci, żeby nie było. Dobrze. Nawrócony Kubio, teraz ja. Ale mi namieszali. Jedna rzecz jeszcze, a potem będę miał naprawdę poważny wątek do tej rozmowy. Nie odezwę się do wątku. Wreszcie, po wątku masz mi dać 30 sekund ciszy, żebym mógł się skupić. Dobrze, panowie, jest tak. Mamet, bo powiedziałeś, że ta religia też do ciebie przychodziła. Intensywność jej. Tak. Nie? I zastanawiam się, bo jeżeli dochodzi do takiej zmiany, to musi też być impuls jakiś. Co spowodowało, że nagle tego Boga potrzebowałeś więcej? To nie chodzi o to, że byłem jakimś tam niewierzącym. Wierzącym byłem, tylko że byłem takim słabym. Ale pewne sytuacje życiowe, gdzie sytuacje życiowe w moim osobistym życiu pokazały, że jedyna droga, która będzie właściwa, to będzie... jest to Koran, bo on mnie ratował w mnóstwo sytuacjach, podejście do życia, jak żyć wśród ludzi, jak się kierować, czym się kierować, bo Koran nie jest, bo 3% Koranu jest zakazy i nakazy. 97% jest jak żyć, w ogóle funkcjonować, żeby umieć zachować się normalnie w tym życiu, drogowskazem jest. I to nie jest tak, że zakazy, nakazy, nie można tamtego. Jest 3% tego, 97% masz. I ona pokazuje mi codziennie, nie wiem jak się zachować. Mam problemy, nie wiem, różnego rodzaju, i czy uczuciowe, czy w domu, czy cokolwiek, czy moje osobiste problemy, inne problemy.
i zawsze znajdowałem jakby odpowiedź tam i uspokajało mnie to i coraz bardziej tym się jakby tym kierowałem i wiedzę tak naprawdę im więcej czytałem, sklejałem pewne fakty, które już były, zaistniały, co, to wszystko jakby kieruje się tym, że widzisz, że to im więcej wiesz, że to jest właściwa droga. Czyli rozumiem, że jak ktoś będzie błądzący, szedł po ulicy i zobaczy ciebie i będzie miał pytanie, to ty możesz siebie już traktować jako człowieka, który może mu coś podpowiedzieć, na przykład. Ja jestem dalej słaby. Dalej? Dalej słaby, to mam cały czas. Oczywiście podpowiem mu, co ma robić. Ten mamet wskazał mnie. Tak. Dzięki ci, okay. Jesteś teraz... moim prorokiem. Nie, teraz... nie o to chodzi, żartuję. No. Ostatnie pytanie, Piotruś. Teraz ważny wątek, krótki wątek. Tak. Bardzo ważny. Tak. Mamet, do maja nie możesz łapać szczupaków. Moje pytanie, jak w tym roku biorą okonki spod lodu? Bo to jest poważny temat w twoim życiu. Byłem teraz. Takiego okonka małego złożyłem. Jakiego pokaż? Takiego. No to rzeczywiście. A propos nieruchomości, to ty naprawdę podobno już wybierasz te domy, które chcesz mieć, żeby był pomost i żebyś mógł łowić ryby. I to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, czym sobie zasłużyły karpie, liny i inne, że ty po prostu gardzisz tymi rybami i tylko polujesz na drapieżniki? Wytłumacz mi. To jest to serio pytanie, przepraszam? Tak, to jest serio pytanie. Środowisko, wędkarzy, jest tym zainteresowany. Tomek może wyjdzie na chwilę i to jest taki problem, że... Tomek też łowi ryby. Teraz też mam do niego pytanie. On łowi rękoma jeszcze. Ale rękoma? Na łososia, ale na łososia. No to łososia. Największy łosoś, jakiego dziobnąłeś. Pamiętasz? Drugi wynik to był 25 kilo. Widzisz? No jest, a nie twoje te małe kiełki. Ale... Dobra, ja chciałem porozmawiać o rybach. Prawdziwy rybak katolik. Ale słuchaj, ale ja łapałem ryby pod Kanadę, jeździmy co roku z Zigim. Z tym Zigim. Twoje zdrowie, wiesz, wygramy sobie. I słuchaj. O rybach później. Zobaczcie, zakładasz okulary, one idą na tarło, te łososie, takie byki takie. I ty naprawdę rękami łowisz? Nie, na wędkę, tylko tam trzeba tak, zarzucasz na błysk i ciągniesz. I się zahaczy, no to twoja. Ciągniesz i wyciągasz nawet go 40. Czuję, że tę samą metodę stosujesz w stosunku do dziewczyn, nie? Na błysk? I słuchaj, ale ja jestem cwany, patrzę, gdzie one idą, to ja łapałem je z góry. Łapałem za ogon, to za ogon ciągnąłem, nie? A co to jest kara? Tam nawet $2000... W Kanadzie, przypomnijmy. W Stanach, też na granicy tej, kanadyjskiej. Mhm. I ten do mnie mówi, ten, co nas oprowadzał, mówi, nie możesz tak robić. No ale zapewne najwięcej, bo chyba 16 wyciągnąłem za jeden dzień. 16? 32 tysiące w kary. Łososi. Przypomnijmy, Tomasz Adamek, za chwilę podamy adres. To jest, nie wiem, który już odcinek tej audycji, ale trzeba zwrócić uwagę, padło tutaj z kilkadziesiąt tysięcy słów co najmniej i pierwszy raz padło w tej audycji słowo tarło, więc wracamy za chwilę. Taka ciekawostka. Tak padło? Tarło. Prawda? Ale tarło. Tak, ja się chyba zamyśliłem. Tarło. Teraz wracamy. Tarło. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier.
Na wielowarstwowe i wyjątkowe wątki w podcaście Wojewódzki Kędzierski zapraszają wafle WW. Jak długo, panowie Tomasz i Mamet, jak długo trwała negocjacja uzgodnienia formuły waszego pojedynku? Czy to będzie boks, czy mieszane style walki? Czy ktoś coś narzucał? Czy przed Mateusz Borek i powiedział, będzie tak, jak ja chcę? Tomek, tak uczciwie. Nie, no, z Mateuszem znam się, nie wiem, ponad 10 lat i Mateusz wiedział, jak, że moja walka to tylko boks. I... Że ty nie wejdziesz, ty nie będziesz chciał wejść. Nie, tak? No bo ja bym musiał trenować parter, wiadomo, ja bym musiał robić pewne rzeczy, bo to nie jest tak, że się parteru nauczysz za 2-3 miesiące. Mhm. I to było wiadomo, że jeżeli mam walczyć w klatce, to tylko na zasadach bokserskich i zmobilizuję się do treningu. Mhm. No bo tak naprawdę wiesz, że nie muszę nic zrobić. Ty nie byłeś 5 lat w ringu, dobrze liczę? No około gdzieś tam. No, no, także, ale to nie jest, to się, tego się nie zapomina. No wiadomo, ja cały czas coś robię w domu, to nie jest tak, że ja nic siadam. Ale nie bijesz chyba rodziny, po prostu robisz jakieś rzeczy, ogródek, wnuczka. Szczewiec jeden w domu, nie? Ale, ale no wiadomo. Pozdrawiam Ewę. Jakie Ewę? Przepraszam, żonę, przepraszam, Ewę, w sensie on się doigra. Od Adama. Nawrócony i Mamet, no a dla ciebie, bo to jest trochę tak, że jak Tomek by, że nie, jak ty przegrasz, to dla ciebie to jest trochę nowe. Jak Tomek przegra, to będzie obciach, bo to jest boks. Tomek cię zaprasza do swojej formuły. Tomek szybki nie przegra. Ale będzie szybki. Ale zobaczymy w klatce, to czy jest 50 na 50? No, szybki Adamek, zwycięski. Ale poczekaj, to ja w takim razie rozłożyłem was na czynniki pierwsze. Mamet jest mistrzem krótkich walk i szybkich knockoutów, prawda? Raczej tak. Byłeś. Nie wiem, co było. Im dłużej walczysz, tym jest gorzej. Byłem się, dalej się bije. Ale ja cię analizuję. Raz, jeden wyskok robię do boksu, do Tomka, bo to Tomek jest. Tak. A później wracam do... Ale poczekaj, nie jest tak, że im dłużej trwa twoja walka, tym jesteś słabszy? Ty lubisz szybko kończyć. Tak oglądałem. Wiesz co, czyli ostatnio... Uszanuj mój autorytet, dobra? Czekaj, ja cię uszanuję, tylko że w udowodnienie tego, co było, bo zawsze jak miałem tak problem, że... Tak. Był tak, że za słabego dostał, bo w stójce ma słabe, bo no. Mówiłem, przywieźcie mnie takiego, który jest kozakiem w stójce. I to wygrywałem te walki. Teraz mi zarzucono, że jak ja nie skończę walkę w jedną rundę, to jest lipa. Tak. No to w ostatniej walce skończyłem w trzeciej rundzie. Bo pewnie tak poproszono cię. Nie, tak było, tak sobie, tak czułem, że muszę trzy rundy. Czy nie boisz się, że Tomek, który ma opinię pięściarza bardzo wytrzymałego, że to jest klucz do walki, że jak on będzie tą walkę przeciągał, to po prostu pokona cię kondycją? Wszystko jest możliwe w tym życiu. Nie traktuję cię poważnie. Powiem cię. Autorytet. Wiecie, ja kocham to gdybanie, a jak tak, ale to sobie weryfikuję, 24. A jacy będą sędziowie? Z boksu czy z MMA? O, kto wam zada profesjonalne? Jak, z baletu. Iwona Pawlowicz? Tak. Nie, no, 6-0, Fynfacht. Ale kto będzie sędzią? No, nie wiem, bo ja się do mnie, to już Martin z Maciem tam zagaduję. Ja nie wiem, nie mam pojęcia nawet. To chyba nie nasza kwestia już jest. No, my się musimy przygotować, mamy zadanie, mamy walkę, przygotowujemy się, te wszystkie szczegóły to już organizacja robi. Okej. Okay. Jest ktoś taki, który się nazywa Francis Ngannou. On jest chyba z Kamerunu. Nie. Mówią o niego Predator. Wiem, że ma walczyć z Antonym Joshuą, wcześniej z Tysonem Fury. Dobrze mówię? Fury. Tak. Fury. Czy to jest jakaś tendencja światowa, to co by też będziecie robili, że ludzie z różnych sportów, czy to no zaczyna być mówiłem trend? Mówiłem wcześniej, że to jakby pomysł... Dzisiaj nie mówiłeś o tym. Mówiłem. Nie mówiłeś o tym. Mówiłem. Mówiłem, że jeden z pomysłów, tak, dlaczego tak mi zaświeciło głowie, że z Tomkiem chciałbym zawalczyć, jak usłyszałem, że on chce wrócić, to bo kierowałem się jednym z... Ale nie powiedziałeś Ngannou, to ja powiedziałem pierwszy. Nie, Ngannou zaklepuje Kuba. Tak. Chodzi o Fury. I Fury. Tak, Ngannou jest mój. Przyznaj się. Zabieraj go. Tak, on jest mój. Czyli jest jakby moda dzisiaj na krzyżówki. Ale to też wiadomo wszystko. Słuchajcie, jak nie wiecie, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. Jeżeli by tam nie było pieniędzy, to ten Ngannou i tak dalej, no to by pewnie nie było walki, tak? No wiadomo, że to jest biznes. Tomek, 12 apartamentów. Adamek, moi drodzy, to teraz moje pytanie jest. Nie uderzaj, bo cię poważać. Zagłuszam sam siebie, tak. Co jest w waszym zawodzie, w waszym fachu spełnieniem i czy je osiągnęliście, czy jednak troszeczkę zabrakło? Mówię tutaj do obu mistrzów. Znaczy, słuchaj, moje marzenie było zawsze, jak zacząłem w 99 roku karierę zawodowego pięściarza, zdobyć mistrzostwo świata.
I o to się modliłem całe 6 lat. Prosiłem Boga, żeby mi dał szczęśliwie jakoś zdobyć ten pas pierwszy. Ale czy czegoś na twojej półeczce, czegokolwiek brakuje? Nie. Znaczy ja zdobyłem pas w 2005 roku. Z złamanym nosem wchodziłem do walki, bo to już kiedyś mówiłem wiele razy. 3,5 tygodnia przed tym mi złamali w dwóch miejscach nos. Wszedłem do walki z kontuzją, wygrałem walkę. Zdobyłem drugi pas. Nie zdobyłem trzeciego. Za dużo chciałem. No ale ja to jestem jako człowiek, jako sportowiec, człowiekiem spełnionym. Mamy, ty masz jakąś taka jedna rzecz, która ci siedzi w głowie, której ci się nie udało i czy czasami pojawia się w tej głowie i cię denerwuje? Znaczy wszystkie sukcesy i porażki są wyliczone. Jakby to ryzyko jest zawsze wliczone w to, ale to, co chciałem zrobić, zrobiłem. Miałem możliwość odejść do UFC i nie odszedłem. Zostałem w KSW, bo to była moja droga. To jest jakby moje marzenie i spełniałem swoje marzenie w Polsce. Mhm. I spełniłem je, sportowe. Zdobyłem też 3 pasy w organizacji, 3 razy byłem mistrzem. Natomiast dalej, jeżeli jakie marzenie bym chciał, no to właśnie jedno z moich marzeń jest walka z Tomkiem. A wielkość rękawic, o tym się w ogóle nie mówi. A jako fachowiec i człowiek, który wie wiele, dużo. O to pytam. Przepraszam, sam się zaśmiałem. Mamę, dla ciebie, no ty walczysz, bo ja mam małe rękawice z MMA, więc przyglądam im się w domu. No bokserki. Ja słyszałem, że ty startujesz, masz zamiar niedługo w Afrykach spróbować. Będę, z Kleo będę walczył, z tą piosenką. Przepraszam. Jak wielkość, serio, jak wielkość rękawic? No to jest jak parę centymetrów, nie? No to dla mnie różnica jest duża, no. Bo? Jakbyś to opowiedział nam. Mam w MMA, są takie jakby napisniki takie, one są małe. Przylegające bardzo, prawda? Do pięści. One są szczelne, tak jakbyś w boksie z gardę zatrzymasz, no to te rękawice zasłaniają ci, a w MMA jak te rękawice są, no to one, czy z rękawicy uderzysz, czy tak uderzysz, no to troszeczkę może zmniejszyć uderzenie, ale jest... A to, Tomek, a dla ciebie? Ty czujesz, że to jest twoja 2-3, to fatalnie brzmi, ale 2-3 centymetrowa przewaga? Znaczy wiesz, kiedyś przymierzyłem te rękawice i tak sobie pomyślałem, no ja bym tak walczył w stójce na przykład, nie, czy w MMA, czy UFC, no to wiesz, no trafiasz raz, 2-3 razy kogoś na twarz i musisz paść, bo to jak normalnie, jak z pięści, nie? To, że nie złamiesz ten, no to... Ale jak powiedziałeś, że... Ale jeżeli nie, chcę dokończyć, popatrzcie, jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, to w UFC czy MMA jest mniej niż w boksie. Mhm. A wiesz czemu? Bo w głowę... Zostajesz raz i padasz, a w boksie częstotliwość... Czy ty masz kontakt z Andrzejem Gołotą? Bo ostatnio w Polsce pojawiło się takie wideo, po którym mogliśmy odnieść wrażenie, że on się słabo porusza. Czy coś się dzieje z Andrzejem? Nie wiem, trudno, nie mamy kontaktu, no ale jest coś tam, jakieś tam problemy ma, ale nie chcę się wypowiadać, bo to nie moje świecie. No właśnie, powiedziałeś u dziewczyn w trójkącie, że mama jak cię zobaczyła, powiedziała, takie piękne uszy miałeś. I jakie wy wiecie, czujecie co rano, jaki wpływ na wasze ciało ma sport negatywny? Bo mówiliśmy tutaj o uderzeniach w głowę, nie? Że... Ja uszczerbku nie mam na zdrowiu, no to wiesz, a to, że się rozbiorę nieraz przed moją żoną... Znowu zaczyna. Znowu zaczyna, powiedział. Żoną się rozbiorę, popatrzę. Nie, coś się chwalisz. Nie no, słuchaj, samopoczucie przede wszystkim. Biegasz, czyli nie to, że walczysz, wiadomo, to jest ciężki trening, ale idziesz biegać, idziesz do gymu. Dobrze się czujesz. Ale ja się pytam o negatywne strony. Czy nie ma negatywnych, jakie? Żadnych kontuzji, no Mamed przeżył tutaj, wiesz, poważne operacje. Ja się nigdy nie miałem jakiś poza załamanym nosem i żebrami. Ja ci ułatwię. A po czym poznajesz, wiem, że to cię rozdrażni, ale możesz mi takie samo pytanie zadać, po czym poznajesz, że się starzejesz? Znaczy, po czym poznaję? No. Nie mogę poznać, bo się nie starzeję. Nie starzejesz się. Benjamin Button. Panie Zuzek mi chyba zatrzymał czas. To w takim razie chyba mnie też ma na oku. Dobra. Ale Kuba, ale ty jesteś tutaj podszwikowany, nie? No to wiesz, to ja... A ja jestem czysty. Ale poczekaj, a co to znaczy? Możesz specyfikować. No nie, bo to się te sprawy, wiesz... Wiadomo. Teraz to widzę dopiero. Zobacz, usta są. A ja natura, słuchaj. No to widzę, tak. Widać, kuralska. Dobra. Tobie ktoś pomieszał w głowie. Naprawdę, tak wygląda facet z botoksem, jak ja, przyjrzyj się, no błagam. Nie, ale coraz, ja to widzę.
Tomek, dziękuję, że zwróciłeś naszym znajomym. My, muzułmanie, powinniśmy się trzymać razem. Dobra, słuchajcie. Ale poczekaj, ale ty, Mamet, 30, ile ty masz? 30... 43. 43 już. Czujesz przemijanie? Masz jakieś takie... Przemyślenie co, inne podejście do życia. Głowa najbardziej, głowa, tak? Głowa. A ciało? Nic? Ciało... Bo dopiero zacząłem teraz o nie właściwie dbać, tak naprawdę. Co to znaczy właściwie w kontekście tego, jak ty wyglądasz jak gladiator? Chodzi o to, że w okresie mojej kariery na początku, tak od paru lat tak naprawdę umiem zadbać o odnowę właściwie i tak dalej. My robiliśmy to naprawdę amatorsko robiliśmy to. Nie było żadnej odnowy, nie dbaliśmy o to. Przez to miałem operację też na kręgosłup, czy inny odcinek. I chcesz powiedzieć, że jak wychodzisz, nic nie strzyka, nic... Teraz nie... jak już po tej operacji jestem, po operacji na twarz, ale jak już właściwie się prowadzę w kontekście takim, no odżywianie to przede wszystkim jest ważne, ale ważne jest też treningu od nowa. Ale z czego? Odżywianie? Co to znaczy? Bo mnie zawsze interesują takie kulisy. Co na przykład jadasz? Zdrowo się odżywiać. A co to znaczy więcej? Więcej? Więcej i dieta. Na czym polega twoja dieta? Dieta, ona nie jest po bok. Niektórzy myślą, że dieta to jest takie zbijanie wagi i się męczenie. Nie o to chodzi. Chodzi o właściwe odżywianie się. Czyli? Czyli jedzenie, które jest zdrowe. Czyli? Świnki nie wolno jeść. Świnki nie wolno jeść. Bo wy nie jecie, tak? Wy nie jecie, ale wy żrecie. Nie, muzułmanie nie jedzą. Nie jedzą się. No, ale też, no chrześcijanie też nie powinni jeść, bo... A ja nie jem rzadko. W Starym Testamencie jest napisane, że się też nie można jeść. Widzisz, jak ci powiedział? Ja nie jem, bo stanę... Ty, Mamet, a czemu ty siedzisz w Starym Testamencie? No bo tak jest muzułmanie, oni wierzą w Stary Testament. Tomek się wszystko wytłumaczy. Ja znam, pan teolog. W Koran, ale my też, ja znam i Biblię trochę znam i Stary. Bardzo dobrze, a to bardzo dobrze. Padło słowo. Ja jako, chcecie powiedzieć. Wróćmy do tego. Jako ateista przeczytałem Biblię ze 3 razy. Słyszę. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Słyszę. Zadaj pytanie. Dobrze, panowie, bo Kuba powiedział mądre słowo przemijanie. Dziękuję. Tak? I czy czegoś w życiu wam... Doświadczonym mężczyznom brakuje ludzi, przeżyć, dziewczyn. Za czymś tęsknicie, za, nie wiem, no... Boże, widzisz, że nie grzmisz, że ten Kuba to jest... No ale to skup się na mnie, proszę, chociaż na chwilę skupcie się na mnie, mam w miarę fajne pytanie. Ja wiem, z Mamedem... On się wtrynia cały czas, on skończy. No on taki wiesz, drapie. Dobrze, panowie, czy czegoś wam brakuje? Ta walka nie będzie 24. Bo walka będzie z nim dzisiaj. Gadaliśmy o rodzinie. Mi brakuje kilka osób, które były w moim otoczeniu i bardzo, bardzo cierpią na przykład na tym moje Wigilie, nie? Bo było dużo ludzi, a teraz jest nasza czwórka, nie? Więc są takie, jak padam to, rzucam to hasło, czego wam brakuje, to co się pojawia w waszej głowie? Znaczy mi nie brakuje nic, bo ja mam rodzinę, Bogu dziękować, żyjemy sobie fajnie, 27 lat, a no, brakowało mi kiedyś zawsze ojca, no bo była Wigilia, siedzieliśmy rodzinę, nie miałem ojca, bo ojca nie pamiętam, nie? No, to a przyjaciół? No to zawsze, no to kumple coś tam są, ale no to są kumple na chwilę, no tak teraz Kuba też jest kumpel, no za chwilę się nie widzimy, widzimy się za 10 lat, on dalej taki sam po twarzy, no bo wiesz o co chodzi. No i mówi, ty dobrze wyglądasz. Nie? Aż się prosi, żeby cię... Mamet, jak to wygląda u ciebie? Czego mi brakuje? No. Kogo mi mamy? Czy takich przeżyć, czy może emocji, bo może wtedy była jakaś taka, wiesz... Nie, niczego mi nie brakuje, oprócz mojej mamy, no to jakby to jest takie dla mnie... Zawsze jakby wracam do tego, nie wiem, jakoś tam mocno związane jest z mojej problemy, ale tak wszystko mam. Wiesz co mi kiedyś, nie wiem czy znacie, wielki mój mistrz życia, Jan Nowicki, aktor, którego pożegnaliśmy, całkiem niedawno powiedział mi, że ostatnie pasowanie na mężczyznę to jest ten dzień, kiedy traci się mamę. I ja mam takie wrażenie, ty też z tym żyjesz? Że właśnie trudno to zracjonalizować, nie? Trudno sobie wytłumaczyć samemu. Dlaczego? Masz tak? No, jakbym, masz wrażenie, że połowa ciebie odeszło. Jest takie wrażenie. Że gubi się takie uniwersalne poczucie bezpieczeństwa, nie? Bez względu na wiek. To jest dziwne uczucie, no. Panowie, chciałbym zacząć od Mameda. To jest serio, bo ciekawe rzeczy się dzieją. Celowo mówię ciekawe, bo właściwie powinienem powiedzieć trudne w naszym kraju. To Mamed, brałeś udział w wyborach 15 października? Ja? Tak, tych co były? Nie. Parlamentarny, ale nie chciałeś, czy nie mogłeś? Nie mogłem. A ty, Tomek? Nie.
Nie brałeś? Nie brałem, bo jakoś w Stanach było tak, że trzeba się było zapisywać bodajże tydzień przed chyba... Były duże kolejki. Kopertowe wybory były? Nie. Kopertowe, nie. Tak. Mhm. Ale 70 milionów przez pocztę. Ale w Stanach się trzeba było wiem, że rejestrować ileś, czyli to dwa tygodnie nawet myśmy tego nie zrobili, także nie były. A śledzicie sytuację, która się dzieje w Polsce? Tych napięć, które miały troszkę jakby się poluzować, a właściwie mam wrażenie, że mamy trochę system dwuwładzy, mamy dwa rządy, jeden emigracyjny wewnątrz, drugi prawdziwy też wewnątrz. Tomek, obserwujesz to, bo się oczywiście dziwi, ja co jestem teraz w Polsce, no to więcej patrzę na te wiadomości i ludzie się denerwują już, czyli Donaldinho coś chyba zawiódł. Takie, ale, takie masz zdanie, tak? No że... Tak, no przecież miało być, jak to mówią? Lepiej? Wierzby. Tak szybko? Wierzby na gruszkach? Tak szybko miało być lepiej? Ale poczekaj, czy my z Kędziorem jesteśmy dla ciebie lewakami? Nie. Szczerze. Tak, nie. Szczerze. On robi... Boże, w jakiej tej stronie jest? Po jakiej stronie wy jesteście w ogóle? Co? Zdrowego rozsądku, rozumu, humanizmu i wiary w człowieka. Po waszej stronie. Pięknie. Miłość, wolność, wyobraźnia. Nie, ja pamiętam Tomka jako lekko konserwatywnego. Znaczy ja tak jestem, zawsze byłem. No startowałeś w wyborach przecież. Jestem przecież chłop z kościoła, no to muszę być konserwatywny. Ale twoja kariera polityczna, czyli 11 tysięcy osób w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeżeli dobrze pamiętam, listy Solidarnej Polski na Górnym Śląsku, tak? Czy ty chcesz to... Śląskim. Okej, okay. Tak. Chcesz to kontynuować? No, masz bardzo silny kręgosłup moralny, z tego co mówisz, deklarujesz, wiarę, czyli jesteś wiarygodny. 11 tysięcy ludzi to jest i mało, i dużo, w zależności jak spojrzymy. Powiem ci, był epizod 3,5 tygodnia, poszedłem, powiedziałem do Zbyszka Ziobro, że będę mówił prawdę i nie ma problemu. Poznałeś Zbyszka Ziobro? No oczywiście, no jak, już mamy jakiś kontakt z sobą. A nie wiesz, co się z nim dzieje tak naprawdę? Bo zniknął, czy on rzeczywiście jest chory? Ja nie wiem, nie rozmawiałem z nim jakiś czas, ale poszedłem, powiedziałem swoje, powiedziałem tak, nie miał do mnie nikt pretensji i 3,5 tygodnia minęło i wróciłem do sam. Wyobraźmy sobie taką sytuację, marszałka Hołownię kojarzycie. Przychodzi do was Hołownia na trening i mówi, panowie, możecie sobie wybrać jednego posła, z którym byście chcieli posparować. Czyli dać po prostu... No ale ty nie mówisz o tym Hołownie, że on do sparingu, no przecież... Nie, on był sędzią, on sędzia. Nie, ale kto, nie, on ci mówi, daje ci cały parlament. Jakiego posła byś wybrał, jakbyś... Wszystkich. Suski. Nie, ale ty, Tomek, masz takiego kogoś, z kim chciałbyś się zmierzyć. No ale tak to tam się nadaje na bitkę, no coś ty. Sasin, Suśń. A dajże spokój. To na kolano tak przełożyć jak chłopcu i tak. Dobra, ale poczekaj, bo to jest tak. Kończyłeś tą karierę swoją wiele razy, tak? Padały takie deklaracje i były te wybory, zdobyłeś 11 tysięcy głosów. To było w 2000 którym? 4, 15? No, tak. 15 może, no. I co by było, gdybyś ty się do tego europarlamentu dostał? To twoje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Wiedziałbyś. No, może, no ale ja nieskorumpowany, to byłoby ciężko. No, ale poczekaj, jedno podstawowe pytanie. Do you speak English? Yes, I do. Okay. All right, and Mr. Adamek, what would it look like when you sit in Bruxelles for many years? Słuchaj, where is your career? Where is your life? Where is your wife? Bo na pewno by się zmieniło pewnie w moim życiu wiele, no ale słuchaj, nie było to wolą Bożą, bym tam był. Mm-hmm. Ale słuchaj, co byłem, powiedziałem swoje, wszyscy znają moje, to, że jestem katolikiem i to, co powinien powiedzieć, to mówię zawsze prawdę. Ale wiesz, że gdybyś wszedł w politykę, to ilość... A to może już by mnie tu nie było. Właśnie, nie, miliony kompromisów, bo ty jesteś tak jak Mamet solistą, indywidualistą. Polityka to jest gra zespołowa. Indywidualiści są raczej wypychani. Słuchaj, ale wiesz, że... Chodzi o Brauna? Mówisz o skręcie teraz, czy o czym? Ale wiesz, że Kuba, jak zacząłem wtedy na którymś wiecu, tam był bardzo set, nie, bo z 1000 więcej ludzi było na tym wiecu. 1000 to nie jest dużo. A tam było więcej, parę tysięcy na tym wiecu. I zacząłem mówić o tym, co Polska, czyli wtedy dana partia robiła, zamyka polskie kopalnie, kopalnie po kopalni. Zacząłem mówić o celowym zabijaniu polskiego górnictwa. I wtedy przyszedł taki pan do mnie, idzie ze mną, taki potąd, wiesz, malutki, 1,60 m, nie wiem, czy miał. Nie mówi do mnie, dzień dobry, panie Tomku, dzień dobry. Pięknie pan mówił. A on mówi, no mi dziękuję. A on do mnie mówi, co powiedział?
Leper też tak mówił, już go nie ma. No nie żartuj. Tak, i tak pomyślałem, ten, ale nie chciałem kampanii zepsuć, bym go znokautował od razu. Nie, no to byś sobie zepsuł przy tym przyszłość. Ale myślisz, że to był ktoś podstawiony? No tak. A widziałeś potem tą osobę? Nie. To był jeden. Nie, on tak zniknął już. A w telewizji go nie widziałeś? Nie, nie. Nie? Taki stary dziadek, wiesz. Okay. Służby, nie? Słuchajcie. Czyli polityka jest to, wiesz, jest to bagno? Nie, to odradzam. A propos starych dziadków, bo ja na przykład sympatyzuję z Arturem Szpilką. Lubię go, jest łobuzem, poznaliśmy się, był u mnie w programie, uważam, że ma charakter. Dlaczego nie jest realna walka twoja, twój rewanż? No bo dzisiaj ta twoja porażka chyba w 14 roku wygląda trochę surrealistycznie. Nie miałbyś ochoty, to byłby kolejny wielki hit, bo Szpila przyciąga. Ty też. Co stoi na przeszkodzie? Czy to jest kwestia ego dzisiejszego Adamka? No nie, znaczy słuchaj, tak była taka, no tak ci mówię, była opcja, dzwoni Mati, Martin, ty, mówi, co, może byś zobaczył z tym, z Mamedem. Nie obie panowie, dobry kontrakt, wiadomo, zielony. A Marysia ciągle w rogach. No ale dobrze, no to robimy, nie? Potem jest fejmie dwie walki. O! No to jak nie? No to się mobilizuje do pracy, bo się chce pracować, nie? Czy jak ktoś zadzwoni od Szpili, to jest szansa? No ale wiesz, Artur fajny, już znam, że mam jakiś tam kontakt, ale wiesz, Artur parę ostatnich walk też przegrał, tak wiesz, przegrał przez knockout. No przegrał. I wiesz, to... No ale charakter ma. Charakter ma, tylko wiesz, pamiętaj, że no, każdy knockout to jest ileś tam tych komórek się... Cześć, zapytajmy, Mamet, czujesz, że masz mniej komórek po knockaucie? Co? Wiesz, tam raz, ale... Dzięki. Ale to już ileś tam, bo tam Artur nie wiem, razy tam tych walk przegrał, ale te ciężkie knockouty są mniej... Ja lubię pytania, których nikt wam nigdy nie zadał i teraz mam takie, prawie na koniec, bo musimy zaraz skończyć. Gdyby w trakcie walki zawodnicy mogli mieć telefony komórkowe, to od kogo byś na bank odebrał? Tomek. Wiemy, że od żony, a jeszcze? Od żony nie. Co to za pytanie, Kuba? Ja. Świetne! Zadał ci ktoś? No nie zadał. No. To przyjmij z pokorą. Przyjmij z pokorą. Dobra, okay. Nie odebrałbym. Ale poczekaj. No walczysz. I nagle dzwoni żona, twoja imię? Dorota. Dorota. No nie odbierzesz? Nie. Na bank? Bo jestem w robocie. A jakby dzwonili z banku, że jest apartament na sprzedaż tanio? Nie, bo jestem w robocie. A jakby dzwonili, że jest jeszcze lepsza robota? A jak ona dzwoni właśnie kwestii roboty? No właśnie. Tomek, wyżelela. Słuchaj, ona tylko raz dzwoniła, jak byłem w Szczecinie z Mateuszem Borkiem na gali i siedział obok mnie panie z lewej i prawej Mateusza. Siedziały piękne panie. Panie Mateusza, tak? Znaczy, panie, ja nie wiem, kto to był, ale były ładne, pierony ci były ładne. I słuchaj, nagle tak. I kamera nagle stała przede mną, tak, tutaj kamera stoi, chwilę, może 15 sekund, 20. Dzień dobry tego. A nagle tak. Żona? No nie, no patrzę 10 razy, już patrzę do tego. Nie, no pani dzwoni na FaceTime. No nie, nie będę odbierał. Mati mówi, ty, baba dzwoni, chyba widział mnie w tym, na internecie, nie? Nie odbieram. Mateusz już zna. Ile lat z jedną żoną, przypomnij? 27. Dobrze, Mamet, od kogo byś odebrał telefon? Jesteś, walczysz. No, nie. To jest tak pytanie surrealistyczne. Ale tak dobre. No powiedz, że nie jest dobre. Powiedz, ja jestem dobre tak dobry, pytanie. Ja jestem dobre. Tak dobry w pytaniach jak ty na ringu, naprawdę. Nokautuję. Od ciebie odebrałbym. Odebrałbyś? Odebrałbym, dzwoni Kuba. Poczekaj, w Gliwicach nagle, poczekaj. Tomek, poczekaj chwilę. Kuba, nie mogę teraz napierdolić. Dobra. Odebrałbyś na pewno? No oczywiście. Dzwonię do ciebie. Chciałbym was poznać jako takich... Chciałbym was poznać od tej takiej normalnej ludzkiej strony, nie strony herosów sportowych. Nie poznałeś. Nie, no postaram się. Uważam, że to jest najlepszy wywiad z wami, jakiegokolwiek udzieliłem. Właśnie, słodzisz. Co was tak pasjonuje, co was interesuje? Jak wygląda ten wieczór u was w domu, kiedy siadasz na kanapie, włączasz, jaki serial oglądasz, po jaką książkę sięgasz, Tomku? Wiesz, czy też sytuacja geopolityczna sprawdzacie, czy może macie pod jakimś dziwnym nickiem konto na Twitterze i komentujecie innych. A może Tomasz SMS-uje z kimś? Nie, słuchaj. Mój dzień się zaczyna tak, jeżeli nie walczę. Kościółek. Idę do kościółka. No. Poczytam sobie Pismo Święte, różaniec, ugotuję obiad żonie, jeżeli jest pracy, bo jak jest w domu, bo na tylko 3 dni pracy w tygodniu, to porobię, posprzątam, bo ja nauczony jestem z domu rodzinnego. No tak. I by to zrobić. Idę do wnuczki, mieszka obok mnie, pobawię się z wnuczką. Wnuczka już ma własny apartament?
Znaczy, z dziećmi, znaczy z córką mieszka. Z córką, tak. Mhm. I potem odbieram żonę. To jest cudowne życie. I odbieram żonę. Czasami gdzieś pojadę, czasami zniknę. No, gdzieś lunch na lunch pojadę. Chcesz zadać pytanie jak katolik katolikowi? Czy po 27 latach seks jest okej? Okay? Słuchaj, jestem wiecznie głodny, chodzę. Ja mówię, Dorotko, chodzę tutaj. Nie. Cofam pytanie. Głodny całe życie jest. Dobry. Ale to znaczy, że zdrowy. Nie? To jest zdrowy. Odpowiedź zdrowy. Tomka na pytanie, co mnie pasjonuje. Tak, dziękuję. A nie Mamet. Mamedzie. Ale co, że chodzi o wieczór? Nie, co cię jara w ogóle tak prywatnie? Wracasz do domu, czym się... Oglądasz seriale, filmy, nie wiem, słuchasz muzyki, powiedziałeś, że siedzisz na TikToku. Znaczy, trochę w socialach siedzę, oglądamy z Ewą też jakieś seriale, ale też dużo... Z młodszym moim tam synem on lubi się pokulać tam, pobić się ze mną trochę. Mhm. Takie... A ile ma lat, przypomnij, młodszy? 11. Okay. No dobra, to z innej mańki was postaram się zaatakować. A co was bawi? Co was śmieszy? Co was śmieszą? Memy, seriale, dowcipy o Tomku. Ty się ze wszystkiego śmiejesz. Ty nie bierzesz jeńców. Ja ci powiem, że mnie to się śmieje żona, bo ja czasami włączę sobie rano Ukryta Prawda. No! I zobaczę, wiesz, ty głupi, co ty oglądasz? Ukrytą prawdę, ale my mam dla ciebie. Tomek, no nie, no ja oglądam, bo jest Tomasz, TVN. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Wracają pamiętniki z wakacji. O, tak. Na Florydzie. Tego nie oglądałem. Polecam. Ja tego Ukrytą Prawdę. Ty go zjesz. No dobrze, czyli Tomek ogląda Ukrytą Prawdę, a ty Moment? Co, ty mi wyglądasz na Love Island. Ty Love Island czujesz. Nie, wiesz co, bo ostatnio moja teściowa też lubi oglądać tą Ukrytą Prawdę, takie... Mhm. A Ewa z tego się śmieje. Ona w ogóle nie może tego oglądać. To rodzaj... No ale sorry, ci przerwę, tylko jeszcze moja żona, wiesz, zawsze to powiada. I wiem, jakie zawsze lubisz oglądać w danym momencie ten Ukrytą Prawdę. Gdy grałem piękne aktorki. No okej. Okay. Aby coś ty, przełóż na ten... Nie, to... A, ty... Widzisz? Ty masz życie jak w raju. No. A ty powiedziałeś o teściowej. A jak brzmiały pierwsze słowa, jak teściowa ciebie zobaczyła? Do mnie? Tak. Czy do Ewy? Nie, do ciebie. Do mnie? No, zawsze było dla mnie miło i... Naprawdę? Tak. A nie miała kłopotów z tym, że jesteś muzułmaninem z innego kraju? Absolutnie. Ona jedyna coś zapytała Ewy, a czym zajmujesz się, Mamet? Mhm. Może studiuję. Okej. Że byłem studentem wtedy. No wtedy byłeś studentem. No więc w ogóle nie było pytań. A to pięknie, nie było takiego typu, bo teściowe w Polsce tak się stereotypizuje, że się czepiają, nie? Mam naprawdę cudowną teściową, naprawdę. To jest... Piotrek? Czyli to jest możliwe? Może wszystko przed nami. Ale teściową czasem wychować, tak? Ja wychowałem, nie? Jezu, dobra. Kończymy. 24 lutego w Gliwicach. To jest walka wieczoru, tak? Tak. O której godzinie? Walka wieczorem. Dobrze, i gdzie to będzie można obejrzeć? Bo ja prawdę mówiąc nie wiem, czy to jest w Polsat Sport, czy to jest pay per view? Pay per view. Tak? Alright. Pray per view. Pay per view. Per view. Tomasz i Mamet, kto wygra w twoim zdaniem, Piotrek? Powiedzmy szczerze. Pomidor. Niestety muszę to powiedzieć. Wygra Tomek Adamek. Sorry, Mamet. O, dobrze, bo dziewczyna wróci. Najważniejsze, żebyśmy dali dobre widowisko kibicom, no bo o to chodzi. Zawsze, jak nieraz wygrywałem walkę, a nie byłem tak, jak powinien być, to byłem zadowolony. Tak szczerze, Tomek, wiesz, wygra Mamet. Tomek, to jeszcze jedna rzecz. Ty, na koniec, wielka prośba. Jakbyś mógł powtórzyć ten dźwięk, który opisuje to, co Kuba robi sobie z twarzą. Właśnie, spójrz na mnie. Ale nie, no, Parek musiał wyjechane, popatrzcie ty. Już ma 60 lat, facety. Wyjechane, ty już, bracie, ma ten. No ma nie, aż te. WW. Wciągające i wyjątkowe. Partnerem rozmów wojewódzki kędzierski są wafle WW. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer 1 na świecie w produkcji AGD. Haier. Na podcast wojewódzki kędzierski zaprasza Bakaland. Coś do posłuchania, coś do pochrupania.